Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Jason Matthews, kandydat Kremla. Przekład Jan Kraśko, czyta Kamila Barkohańska. Produkcja Audioteka. Susa, dla ciebie, za naciskanie wszystkich guziczków. Zazdrosne i nietolerancyjne oko Kremla dostrzega ostatecznie tylko wrogów i wasali. Dlatego, jeśli któryś z sąsiadów Rosji nie chce zostać jednym, musi pogodzić się z tym, że stanie się tym drugim. Bez względu na to, jak wielki jest i potężny, kraj ten zawsze czuje się zagrożony. Nawet jeśli jest słaby, przechwala się i zastrasza, aby tę słabość ukryć. W tym sensie polityka i przekonania Putina są w dużej mierze zgodne z historią Rosji i z rosyjskich carów George Cannon. Prolog. Metropol. Wrzesień 2005. Chociaż hotel tonął w aksamitno-złotym przepychu, z zasłon i wykładzin bił fetor Moskwy, woń spalin, gotowanej kapusty i wymęczonej cipki. 24-letnia Dominika Jegorowa, porucznik SWR, służby wewnętrznej rozwiedki, służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, stała w bieliźnie czarnych koronkach z wiedeńskiego Wolforda, patrząc na leżącą na łóżku nagą Amerykankę. Kobieta wysoka i koścista spała na plecach z otwartymi ustami, głośno chrapiąc i drapieżnie obnażając sterczący siekacz. Nazywała się Audrey i lubiła gryźć. Dominika spojrzała w przydymione lustro w pozłacanej ramie. Na jej ramieniu widniał wyraźny fioletowy znak. Nieregularny ślad po wystającym zębie Audrey. XIX wieczne łoże, ściągnięte do hotelu z pałacu w Pawłowsku, miało strzelisty baldachim zwieńczony falbanami z zalatującego stęchlizną atłasu i wyblakłymi jedwabnymi sznurami. Na zmiętej pościeli pod ciałem amerykanki widniała duża, mokra plama. Kobieta nie tylko lubiła gryźć, ale i gardłowo chrząkać, wydawać odgłosy bardziej charakterystyczne dla dzików z terenów łowieckich w smoleńskich lasach, gryźć, Chrząkać, a także krzyczeć. W szkole jaskółek nazywano takie wrzaskonami. Tak, w łóżku była głośna, co jednak nie robiło żadnego wrażenia na jaskółce, kurtyzanie wyszkolonej w Szkole Państwowej 4 tajnej Akademii Szpiegowskiej w głębi sosnowego lasu pod kazaniem na brzegu wołgi. Gdzie uczono sztuki seks wywiadu, prowokowania, szantażowania i kompromitowania. Wszystko po to, aby podatny cel, wpadłszy w polowuju zapadniu, wyrafinowaną seks pułapkę, został tajnym informatorem SWR. Dominika jeszcze raz zerknęła na sinawy ślad na ramieniu. A to suka, pomyślała. Jakże nienawidziła tej pracy, jak nisko upadła. Przed dwoma laty miała u stóp cały świat. Chciała zostać prima ballerino, marzyła o występach w zespole baletowym teatru Bolszoj, ale kochanek rywalki złamał jej podczas próby stopę, co gwałtownie zakończyło jej prawie dwudziestoletnią karierę taneczną i pozostawiło trwałą pamiątkę, bo od tego czasu leciutko utykała. Rok później przystała na plugawą umowę z wujem i tak rozpoczął się jej koszmarny opadek. Wraz ze schorowaną owdowiałą matką mieszkała wtedy w kwaterunkowym mieszkaniu, i żeby jej pomóc, za namową wujaszka wani, Iwana Dmitrijewicza Jegorowa, wówczas pierwszego zastępcy dyrektora generalnego SWR, zgodziła się przespać z odrażającym oligarchą, którego Putin chciał wyeliminować. Żeby zamknąć jej usta, po zabójstwie oligarchy, wspaniałomyślny wujaszek posłał ją do Instytutu Andropowa. Akademii Wywiadu Zagranicznego SWR, tak zwanego lasu, gdzie ku swojemu zdumieniu odkryła, że ma wrodzony talent do szpiegowania i otwiera się przed nią nowa przyszłość, ponieważ mogła, liczyła na to, że tak będzie, służyć rodzinie jako oficer wywiadu. Bychowała się w domu pełnym książek i muzyki. Jej największym atutem było to, że mówiła płynnie po francusku i nieźle po angielsku. Była zdolna, miała wyobraźnię, dobre pomysły, wielkie oczekiwania i bardzo chciała uczestniczyć w zagranicznych operacjach SWR. Ach, jakaż była prostoduszna ja, jakaż naiwna. Służba Kreml i nowaja Rosja, nowa Rosja Putina wciąż były królestwem mężczyzn, siłowików, sługusów tłoczących się wokół nowego cara Rosji, błękitno-okiego Władimira Władimirowicza. Te gnidy rozkradały dziedzictwo Rosji, owijając ją całunem korupcji tak szczelnie, że było się albo miliarderem, który z własnej kieszeni finansuje działalność Gazpromu, największego w świecie przedsiębiorstwa wydobycia gazu ziemnego, albo zwykłym Moskwianinem, którego stać na mięso nieczęściej niż trzy razy na tydzień. Siłowiki byli spadkobiercami szarych kardynałów, sklerotycznych członków sowieckiego politbiura, którzy przez 70 lat głodzili Rosjan swoją indolencją z taką samą zawziętością, jak ich następcy od 20 lat głodzili współczesnych Rosjan chciwością. Ukończywszy Akademię z najwyższymi ocenami, Dominika Jegorowa przez jakiś czas pławiła się w blasku znamienitego tego osiągnięcia, jakie było to, że jako jedna z nielicznych kobiet w SWR uzyskała status opieru pełnomocennej oficera operacyjnego. Jednak słodki smak sukcesu szybko rozpłynął się w jej ustach, gdy wujaszek Wania wysłał ją do Szkoły Państwowej 4 do instytutu Kona w kazaniu nad wołgą znanego jako Szkoła Jeskółek, gdzie nieubłaganie, nieustępliwie i w ciągłym upokorzeniu kształcono dziewczęta na prostytutki Putina. Tam umarła część jej duszy. Inne jaskółki umierały dosłownie, bo samobójstwa wśród tych nieszczęsnych kobiet nie należały do rzadkości. Tę częściową martwotę zastąpiło bieszeństwo, pełna wściekłości awersja do systemu i kipiąca nienawiść do Podchalimów, lizusów otaczających małomównego władcę Rosji. Mimo to zaparła się, postanowiła odnieść sukces. Ukończywszy szkołę, wróciła do Moskwy i po starannych przygotowaniach udało jej się samodzielnie namierzyć cel: łagodnego francuskiego dyplomatę, wdowca z dorosłą córką, która pracowała w Ministerstwie Obrony w departamencie nadzorującym francuski program nuklearny. Wiedziała, że dyplomata powoli się w niej zakochuje i prędzej czy później chętnie poprosi córkę. Żeby zdradziła tatusiowi wszystkie tajemnice atomowe, jakie tylko interesowały Dominika. Uwiodła go bez najmniejszego trudu i z niejaką przyjemnością, bo był porządnym, samotnym człowiekiem. Różnica polegała na tym, że wszystko to działo się naprawdę. Że uczestniczyła w prawdziwej operacji. SWR szykowała się na złote żniwa. Ale plan wypalił aż za dobrze. Skutek? W przypływie zazdrości jej brzuchaci szefowie celowo i złośliwie zepsuli koronkowo opracowane podejście i wystraszyli Francuza, który zameldował ambasadzie o swoim flircie. Odesłano go do domu, sprawa opadła i jegorowej, niebieskookiej absolwentce Akademii Wywiadu Zagranicznego SWR, pokazano, gdzie jej miejsce. Wspierający siostrzenicę zatroskany wujaszek Wania oznajmił, że ma dla niej coś specjalnego i bardzo poważnego. Prawdziwą operację, przedmiot pożądania tym większego, że łączył się z tym pobyt za granicą we wspaniałej Finlandii, jak zaznaczył. To już coś, pomyślała. Prawdziwa operacja, tak, ale najpierw jedno małe zadanko. Dodał z uśmiechem wujek: drobnostka, najwyżej trzy godziny pracy. Uwiedziesz pewną Amerykankę w metropolu, zrobisz to dla służby, spakujesz się i pojedziesz do Helsinek. Ostatni raz, pomyślała. Porucznik marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, Audrey Rowland, przebywała w Moskwie od dwóch tygodni wraz z grupą kilkunastu studentów i studentek starszych lat National War College, waszyngtońskiej szkoły generałów. Zorganizowano im miłą wycieczkę na koszt amerykańskich podatników, której celem było śledzenie rozwoju rosyjskich bilateralnych stosunków geopolitycznych, cokolwiek to znaczyło. Zgodnie ze standardową procedurą obowiązującą wszystkich oficjalnych gości odwiedzających Rosję, półtora miesiąca wcześniej, gdy ich wnioski wizowe trafiły na biurka szperaczy z SWR, ci zaczęli dokładnie ich prześwietlać, grzebiąc w ogólnie dostępnych bazach danych i wypytując o nich swoich tajnych informatorów w Pentagonie. Życioryscy, ocena potencjalnej przydatności szperacze byli jak cierpliwe wilki które czyhając na zboczu wzgórza bacznie obserwują pędzącą po śniegu trójkę z nadzieją, że któryś z jadących nią pijanych kułaków wypadnie z sań, utknie w zaspie i dostarczy im świeżego mięsa na posiłek. Ich uwagę przykuł wyjątkowy profil niejakiej Audrey Rowland. Jego pogłębiona analiza wykazała, że zrobiwszy doktorat z zaawansowanej fizyki cząstek w Caltechu, kalifornijskim instytucie technicznym, Rowland wstąpiła do marynarki wojennej i bez najmniejszego trudu ukończyła szkołę oficerską. Pokładano w niej wielkie nadzieje i już teraz uważano za pewną kandydatkę na wysokie stanowisko wojskowe. Zaraz po szkole została skierowana do pracy na Wydziale Elektromagnetycznym NRL, Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. W skradzionym tajnym biuletynie NRL rosyjscy szperacze wyczytali że już podczas pierwszych trzech miesięcy Rowland zaimponowała starszym naukowcom monografią na temat dyfuzji ciepła w eksperymentalnym dziale elektromagnetycznym MJ-64. Wiadomość ta wywołała spore zainteresowanie w rosyjskich kręgach wywiadowczych, ponieważ konstrukcja i technologia produkcji tego dzieła była najbardziej ubakomym kąskiem dla rosyjskiej floty. Elektrycznie napędzany bezprochowy pocisk o prędkości 2200 m na sekundę i bezbłędnej celności powyżej 150 km, bardzo niepokoił rosyjskich admirałów. Admirałowie amerykańscy zilustrowali jego możliwości w następujący sposób: pocisk wystrzelony z działa elektromagnetycznego w Nowym Jorku po niecałych 37 sekundach bez pudła trafi w cel w Filadelfii. Ponieważ Rowland stanowiła potencjalnie atrakcyjny cel, podjęto dodatkowy wysiłek, aby sporządzić coś, co w świadku szpiegowskim nazywano biografią zwyczajowo-personalną. Najwięcej informacji dostarczył szperaczom rosyjski nielegał Irwin z Wydziału Administracyjnego Kaltechu, który miał dostęp do zastrzeżonych baz danych Instytutu oraz zasobów cyfrowych tamtejszej policji. Udając, że sprawdza wiarygodność przyszłego pracownika... Irwin przepytał także sąsiadów i właścicieli wynajmowanych przez Rowland mieszkań, a nawet jej koleżankę z akademika. Rezultaty były bardzo ciekawe. Okazało się, że porucznik Rowland jest osobą nieprzystępną, prowadzi samotniczy tryb życia, ma skłonność do Margarit, a po dwóch urywa jej się film i że jej nieśmiałość to jedynie maska, skrywająca rozbuchane ambicje. Krążyło wiele niepochlebnych opowieści o jej obsesyjnym zachowaniu na zajęciach i w laboratorium. A potem do szperaczy uśmiechnęło się szczęście. Roland miała agresywnego ojca, pilota marynarki wojennej, i w ich relacjach dopatrywano się podtekstów seksualnych. Jeśli dodać do tego całkowity brak mężczyzn podczas studiów i niejasny incydent, którego nigdzie oficjalnie nie zarejestrowano, Roland oskarżyła kogoś o gwałt na radce. Nasuwało się pytanie. Czy mamy do czynienia z westalską dziewicą, genialnym fizykiem, obojnakiem, czy też kobietą, która lubi spędzać wakacje na Lesbos? Jeżeli to ostatnie, jej wizyta w Moskwie mogła być okazją do odrobiny les szpiegostwa. Szperacze nie omieszkali odnotować, że gdyby wiedziano o jej skłonnościach, nie przyjęto by jej ani do szkoły oficerskiej, ani do National War College. I to bez względu na ostatnią liberalizację stosunków panujących w amerykańskiej marnarce wojennej. Porucznik Rowland miała zostać w Moskwie tydzień i mieszkać w metropolu wraz z dwunastoma kolegami i koleżankami oraz profesorem, opiekunem grupy. Wiadomość powędrowała w górę drabiny. Do Wydziału Ameryki SWR, do FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i do GRU. Głównego zarządu wywiadowczego przy sztabie generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doszło do zwykłej w takich przypadkach kłótni o pierwszeństwo w przejęciu celu akcji, sporu, który szybko zażegnał Kreml, odgórnie obwieszczając, że każda agencja będzie miała swoją rolę. FSB zajmie się nadzorem nad studentami i ich opiekunem, SWR zorganizuje sekspułapkę, a GRU wykorzysta przechwycony cel. W kulminacyjnym momencie werbunku do akcji wkroczy kremlowski specjalista znany jako dr Anton. Dr Anton, to zawsze wróżyło duże kłopoty. Obstawiający metropol agenci FSB z zainteresowaniem odnotowali, że porucznik Rowland lubi wypić więcej niż jedną wódkę po kolacji, którą jadała w eleganckim barze szalapina. Po posiłku żegnała się z kolegami, a później ukradkiem wracała i piła samotnie długo po tym, jak jej towarzysze udali się na nocny spoczynek. Zadanie poznania, oczarowania i w końcu uwiedzenia kanciastej tyczki noszącej szczelnie zapięte swetry, grube rajstopy i praktyczne buty na płaskim obcasie, a więc strój mocno kontrastujący z powszechnymi w metropolu ciasno opiętymi pośladkami, przysitującymi topami i srebrzystymi czułękami od Jimiego szu. Powierzono Siergiejowi, przystojnemu absolwentowi szkoły państwowej 4, Woronowi, czyli krukowi, męskiemu odpowiednikowi jaskółki. Gdy po dwóch wieczorach namiętnych pochlebstw stało się oczywiste, że porucznik Rowland wolałaby się raczej utopić w pobliskim jeziorze, niż pójść do łóżka z mężczyzną, szperacze wprowadzili do planu szybką zmianę. Czas uciekał szefowie SWR i GRU coraz bardziej się gorączkowali, bo cel mógł prześlizgnąć się im między palcami. Dlatego dzieło formular, porucznik Rowland, teczkę osobową natychmiast przerzucono do kwatery głównej SWR w Jasieniewie, na południowy zachód od Moskwy, gdzie trafiła do boksu Dominiki, na jej sfatygowane metalowe biurko. Przyniósł ją sam szef wydziału, Przesadzisty, arogancki gruba z pokrytej brodawkami twarzy, który kazał jej przeczytać akta, iść do domu, włożyć coś rozpuszczalnego w wodzie, o dziewiątej wieczorem stawić się w metropolu i zaciągnąć Amerykankę do łóżka. Dominika, która łatwo wpadała w złość, kazała mu iść tam samemu, ponieważ jest oczywiste, że Roland woli stare cipy. Po rosyjsku zabrzmiało to dużo wulgarniej. Cztery minuty później zadzwonił do niej wujaszek Wania jakby ich podsłuchiwał przez ukryty w boksie mikrofon, zapewniając, że to jej ostatnie zadanie, a potem wyśle ją do Helsinek na prawdziwą operację wywiadowczą i że już nigdy nie zostanie wykorzystana jako jaskółka. – Proszę, nie odmawiaj – dodał ostrzejszym głosem. – Twoja matka by się ze mną zgodziła. Interpretacja – słuchaj rozkazów, albo jeszcze przed nadejściem surowej moskiewskiej zimy matka wraz z jej reumatoidalnym zapaleniem stawów i zwężeniem kanału kręgowego wyląduje na bruku. Cztery godziny później z tabletką przydziałowego nitrazepamu pod językiem, lekkiego środka uspokajającego, pochodnej bez Dominika siedziała już obok mocno wstawionej Audrey Rowland. Pani porucznik miała zaczerwienione oczy i coraz częściej zerkała na jej antyczny osmański naszyjnik, zwłaszcza na wisiorki skutego srebra, cicho grzechoczące w głęboko wyciętym dekolcie. Tutajsza obsługa pozostawia wiele do życzenia – powiedziała, najwyraźniej zakładając, że Dominika mówi po angielsku. – Myślałam, że to pięciogwiazdkowy hotel. Dno stojącej przed nią szklaneczki już dawno wyschło. Dominika nachyliła się ku niej i konspiracyjnym szeptem odrzekła. – Rosjan trzeba czasem trochę zachęcić. Z tamtego barmana. Bywa u priamyj. Oparty jak muł. Odrej się roześmiała, patrząc, jak jej nowa znajoma zamawia dwie zimne wódki, które podano jej natychmiast i z wielkim szacunkiem. Nawet nie zerknąwszy na barmana, Roland wypiła swoją jednym haustem i z trudem, panując nad ciężkimi powiekami, otaksowała spojrzeniem Dominikę. Nie mogła wiedzieć, że zarówno barman, jak i troje siedzących w barze gości są agentami kontrwywiadu SWR, którzy osłaniają Dominikę, wypatrując szpicli przeciwnika. Ale nie. Bar był czysty. Odrej przyszła sama. Dominika nie musiała się wysilać. Wystarczyła legenda, lekka przykrywka o ciężko pracującej urzędniczce państwowej, która wpada tu na drinka tylko raz w miesiącu, bo na częstsze wizyty po prostu jej nie stać. Opowiedziała jej kilka kawałów o Rosjanach, delikatnie kierując rozmową i od czasu do czasu dotykając jej nadgarstka. Stopniowe nawiązywanie kontaktu fizycznego – Klasyczna zagrywka rodem z kart podręcznika jaskółek. Celowo nie wykazywała zainteresowania jej pracą ani karierą w marynarce wojennej. Nie było takiej potrzeby, bo egocentryczna Audrey wprost uwielbiała mówić o sobie. Typowy narcyz, pomyślała Dominika, słuchając jej z szeroko otwartymi oczami. A jeśli tak, trzeba uderzyć w ego. I spytała, jak wygląda San Diego, miasto, gdzie Roland się wychowywała. Odrej odparła, że jest jedynym dzieckiem pilota marynarki wojennej i cichej, spokojnej matki. Co zgadzało się z faktami znanymi już SWR. A potem długo opowiadała o tym, jak wyrosła na smukłą, gipką dziewczynę, surferkę i stałą obywalczynię kalifornijskich plaż, co, jak podejrzewała Dominika, było jedynie bajką. Nie, miała przed sobą typowego umnika, fizyka rozumowca. Po trzeciej wódce spoważniała i ruchem głowy wskazała barmana. Rosjanie, lepiej na nich uważaj, są nie tylko uparci, to prawdziwe kanalie. Odry musiała wyciągnąć z niej tę historię kawałek po kawałku. W końcu, udając, że nie chce wracać do przeszłości i co chwilę wycierając oczy chustką z wyhaftowaną literą M logo hotelu, Dominika opowiedziała jej o zerwanych zaręczynach z narzeczonym, który zdradził ją z kasierką z gumu domu towarowego na Placu Czerwonym. Fikcja nad fikcjami. Od taka mała dziwka o uformowanych na fioletowo włosach mówiła. Przyjechała tu ze wsi, z zapadłej obłastni. Jak to się mówi? Z głębokiej prowincji. Byliśmy zaręczeni dwa lata i wszystko skończyło się w jeden wieczór. Wściekła na uganiającego się za spódniczkami narzeczonego, Audrey poklepała ją po ręku. Haczyk. Był zawsze bardziej wiarygodny, jeśli wtrąciło się jakiś absurdalny szczegół w rodzaju farbowanych na fioletowo włosów. Numer 87. Opowiadania Puszkina poruszają wyobraźnię. Ten slogan, jeden z wielu poznanych w szkole jaskółek, ilustrował to najlepiej. Odrej patrzyła na nią badawczo, oczami pełnymi niecierpliwego wyczekiwania. Opowieść o zdradzie rozpaliła ją niewiele mniej niż mocno zarysowane kości policzkowe, wydatne usta i kasztanowe włosy szlochającej obok niej piękności. Zgodziwszy się, że wszyscy mężczyźni to świnie, ochrypłym głosem powiedziała, że chce pokazać jej swój pokój. Dominika przytknęła do ust smukły elegancki palec i szepnęła, że zamiast tego mogłyby wślizgnąć się do wykwintnego apartamentu jekatierińskiego. Na trzecim piętrze hotelu. Jej kuzynka jest tu pokojówką i ma uniwersalny klucz. Olej zadrżała i chwyciła sweter. To smutne. Lecz mimo dogłębnej znajomości elektromagnetyzmu nie zauważyła, że skorpion zadarł już rządło. Złoto, zieleń okazały samowar z czerwonego tombaku na owalnym stoliku do herbaty Faberge w kącie pokoju. Apartament był naprawdę wspaniały. Spojrzały na meble, potem na siebie, bez słowa. Dominika wiedziała, że połapka zaraz się zatrzaśnie. Udawała, że ogląda freski na barokowym suficie, gdy maksymalnie już podniecona odrej podeszła bliżej. Położyła ręce na jej piersiach i zmiażdżyła usta pocałunkiem. Dominika oddała pocałunek. Odsunęła się z uśmiechem, wyjęła butelkę z wiaderka na drewnianej ławie, nalała szampana do dwóch smukłych kieliszków, do kieliszka Odrej wrzuciła ukradkiem tabletkę nitrazepamu, żeby ją nieco zrelaksować. I podsunęła jej srebrną paterę, na której stała śnieżna piramida pieczenia, osypanych cukrem pudrem herbatników. Pani porucznik nie dostrzegła niczego dziwnego w tym, że kuzynka pokojówka nie tylko dała Dominice klucz do apartamentu, ale i zafundowała im drugiego szampana oraz delikatne rosyjskie specjały. Obserwowanie... Jak Dominika skubie ciasteczko równymi białymi zębami, okazało się nie do wytrzymania. W rozgrzanym piecu odrej już buzowało. Drżącymi palcami strzepnęła cukier z przodu jej sukienki i zaciągnęła ją do sypialni. Następne 30 minut zostało dokładnie sfilmowane przez cztery kamery na podczerwień zaopatrzone w mikrofony COSD11 i ukryte w rogach pokoju pod drewnianymi liśćmi akantu na biegnących pod sufitem listwach. Nagranie rejestrowało cyfrowo dwóch techników SWR pełniących służbę w pomieszczeniu gospodarczym w głębi korytarza. Nie odrywając oczu od ekranu i pocąc się jak myszy, pakowali zaszyfrowane pliki i natychmiast wysyłali je do gabinetów odpowiednich ministrów. Kumpli prezydenta z KGB na Kreml po drugiej stronie Placu Czerwonego, ledwie pół kilometra dalej. Delektowanie się czymś takim na żywo było o niebo lepsze niż oglądanie roznegliżowanych brazylijskich dziewczyn w National Geographic. Wysoka i koścista Audrey miała szczurą twarz i jasnobrązowe włosy Ala la Prince Valiant, fryzurę widzianą ostatni raz w męczeństwie Joanny Dark w 1928 roku. Okazała się gordyjskim węzłem namiętności, poczucia winy, niezdarności, anorgazmi i tendencji do niekontrolowanego moczenia się w pościgu za nieuchwytnym spełnieniem. Dzięki Bogu, pomyślała Dominika, kaszka z mleczkiem. Bez trudu unikając czynnego udziału w miłosnych igraszkach, mogła objąć rolę masażystki. Przeprowadzić tego myszowatego stracha na wróble przez wszystkie cztery fazy podniecenia. W szkole nazywali je mgłą, bryzą, górą i falą. I wywabić z niej to je suszczerstwo, Małe stworzonko. Sukces osiągnęła po trzydziestu gorączkowych minutach starań. Pierwszy wstrząsający orgazm do którego ją doprowadziła nieoczekiwanie, włączając do akcji jej własną szczotkę do włosów z prążkowanym uchwytem. Numer 89. Pomódl się na tylnym ołtarzu katedry świętego Bazalego. Odrej zerwała się z łóżka jak wampirzyca strumny. Objęła ją za szyję, zatopiła zęby w jej ramieniu i zaliczając orgazm po orgazmie z głośnym jękiem odleciała jak czarownica na miotle. Pofrunęła nad hotelem, nad murami Kremla i minąwszy okno sypialni prezydenta Putina, okrążyła iglicę hotelu Ukraina, by na wysokości 200 metrów śmignąć nad arbatem za zakrętem rzeki. No, pomyślała dumna z siebie dominika, kiedy pani porucznik z cichym westchnieniem opadła na łóżko, werbownicy z GRU powinni być zadowoleni. To już ostatni raz, dzięki Bogu, że zostawiam to za sobą. W Helsinkach będzie jak we śnie. Nie mogła wiedzieć, że jej nadzieje okażą się po części płonne. Odrej powoli wychodziła z podkręconej nitra pamem czteroorgazmowej śpiączki, czując, że ma zaskakująco jasne myśli i lepkie, wciąż rozdygotane uda. Zgodnie z procedurą, kiedy do akcji wkraczał werbownik... Jaskółka powinna dyskretnie wymknąć się z pokoju, więc zignorowawszy to, że wchodzący mężczyzna uprzejmie skinął jej głową, Dominika zniknęła na korytarzu. Pani porucznik nie była tego świadoma, tak jak nie zdawała sobie sprawy, że perfidny występ nieznajomej dobiegł końca. Błękitno oka Wenus ze szczotką do włosów, nie znała nawet jej imienia, miała być dla niej coraz bledszym, choć cyfrowo unieśmiertelnionym wspomnieniem. Nie wiedziała także, iż kremlowskim werbownikiem jest słynny dr Anton Gorelikow, 50-letni dyrektor tajemniczego sekretariatu Putina, urzędu, który zatrudniając tylko jednego pracownika, Gorelikowa właśnie, załatwiał najdelikatniejsze i najważniejsze sprawy strategiczne, takie jak choćby szantażowanie i pozyskiwanie młodych oficerów marynarki wojennej USA. Wujeszek Anton mógł się poszczycić wieloletnim doświadczeniem i licznymi sukcesami na tym polu. Ponieważ miał do omówienia wiele spraw, taktownie zaczekał, aż Odrej skończy się ubierać i nerwowo, rozczesując włosy wciąż gorącą szczotką, wyjdzie z kapiącej złotem łazienki. Mówił znakomitą oksfordzką angielszczyzną i rzadko kiedy uciekał się do gruźb, poląc, racjonalną dyskusję na temat korzyści wynikających ze współpracy z rosyjskim wywiadem. Zamiast rozmowy o nieprzyjemnościach, jakie spotkałyby kogoś, kto tej współpracy by odmówił. Usiedli w salonie. Odrej była lekko zaniepokojona, choć nie miała zielonego pojęcia, czego nieznajomy może od niej chcieć. – Miło mi Pani opoznać, Odrej – zaczął wujaszek Anton. Pani porucznik poprawiła się w fotelu. – Skąd Pan wie, jak mam na imię? – spytała sztywno i czupurnie. Kim pan w ogóle jest? Gorelikow posłał jej uśmiech, którym przywiódł do zguby tysiące zaszantażowanych informatorów. W głosie Odrej usłyszał nutę niepokoju, zdradliwe wahanie. Proszę mi mówić Anton. Znam panie nazwisko, ponieważ jest pani niezwykle kompetentną profesjonalistką. Czeka panią błyskotliwa kariera w badaniach nad bronią, perspektywa licznych awansów – ma pani wpływowych mentorów i potężnych sponsorów, którzy zrobią wszystko, aby tę karierę przyspieszyć. Skąd pan tyle o mnie wie? spytała Odrej, wciąż nie rozumiejąc o co chodzi. Kogo pan reprezentuje? Wujaszek Anton puścił te pytania mimo uszu. Jeśli zaś chodzi o dzisiejszą przygodę z tą młodą dziewczyną z baru, radziłbym nikomu o tym nie wspominać. Tak byłoby rozważniej i lepiej dla wszystkich zainteresowanych. Nie pytaj, nie mów. Bardzo podziwiam mądrość reform amerykańskiej marynarki wojennej. Niestety, rosyjskie wojsko to monolit zbyt konserwatywne, jak na tak liberalną dalekowzroczność. Co to ma wspólnego ze mną czy z kimkolwiek innym? Wyjątkowy umysł u pani porucznik zaczynał coś wreszcie kojarzyć. Po jej plecach spłynęła fala zimna. Dręczy mnie niepokój, odparł wujarzek Anton. To smutne, ale boję się, że gdyby pani safickie niedyskrecje wyszły na jaw, dawne uprzedzenia instytucjonalne w marynarce wojennej niemal na pewno by odżyły, narażając panią na wcześniejsze przejście na skromną emeryturę. A to byłoby zarówno niesprawiedliwe, jak i nieuczciwe. Aby pokazać jej dokładnie, o jakiej niedyskrecje chodzi, z doskonałym wyczuciem chwili stryknął pilotem w stronę stojącego w kącie telewizora. Podniesione do góry trzęsące się nogi. Między pośladkami coś, co przypominało ogon lemura. Odrej patrzyła na ekran, siedząc sztywno w fotelu. Miała kamienną twarz, co wujaszek Anton stary wyjadacz uznał za bardzo ciekawe. Była spokojna, beznamiętna i potulna. Przyjęła od niego papierosa i głęboko zaciągnęła się dymem. Doktor Gorelikow wyczuł, że pacjentka zastanawia się nad konsekwencjami swoich czynów. Dobry znak. Odrej rzeczywiście się zastanawiała. Wiedziała, co może się stać, ponieważ tego rodzaju sytuacje dotyczyły liczne odprawy i instruktarze bezpieczeństwa, jakie musieli zaliczyć przed wyjazdem do Rosji. Wtedy je zignorowała. Te wszystkie przepisy nie odnosiły się do niej. Ależ skąd? Przecież ona robiła karierę, nie miała czasu na takie bzdury. Ale teraz tak, rzeczywiście musiała przyznać, że wpadła w tarapaty. Rosjanie uknują intrygę. Ta młoda dziewczyna pójdzie na policję i ze łzami w oczach powie, że zmuszono ją do nagrania bez wstydnej sekstaśmy, co naruszało co najmniej kilka rosyjskich praw moralności. Taki skandal zniszczyłby jej karierę. Karierę, do której przygotowywała się od ukończenia liceum najpierw w szkole oficerskiej, a potem w laboratorium badawczym. Wszystko po to, żeby prześcignąć swojego niewdzięcznego ojca. Przebić jego osiągnięcia w marynarce wojennej, zdobyć przywileje oraz prestiż, jakim cieszyli się najwyżsi oficerowie w tym hermetycznym światku, zdominowanym przez napuszonych egocentryków. Miała do tego świata wkroczyć. Nie było ważniejszego celu. Jej umysł, umysł naukowca, zaczynał coś wreszcie rozumieć. Krótko mówiąc, Próbuje mnie pan zaszantażować. Nie potrafiła zapanować nad drżącym głosem mnie. Oficera amerykańskiej marynarki wojennej. Zatrwożony wujaszek Anton podniósł ręce. Ależ skąd? zaprotestował. Moja droga Odrej, nie przyszło mi to nawet do głowy. Cóż za odrażająca myśl! W takim razie zechce pan wyrażać się jaśniej. Gorelikow zauważył, że pani porucznik już teraz wydaje rozkazy jak prawdziwy admirał. Chętnie, odparł. Dość spekulacji i domysłów. Mam dla pani wyjątkową ofertę. Chciałbym zaproponować dyskretną roczną współpracę z życzliwie nastawioną Rosją, której celem byłoby osiągnięcie pokojowego globalnego parytetu między naszymi krajami. Kooperacje korzystną zarówno dla Amerykanów i Rosjan, jak i dla całego świata. Dwunastomiesięczny alians. Proszę się tylko zastanowić. Przecież nawet badania nad bronią prowadzi się po to, żeby uniknąć wojny, prawda? Odrajnie drgnęła. Ale widział, że uważnie go słucha. Waży jego słowa. W pewnym sensie miał rację. Jej matka przez 30 lat cierpiała katusze z rąk władczego męża. Była dobrą kobietą. I jako dziecko miłości lat 60 tańczyła w Łódzku, wierząc w pokój i świat bez przemocy, sporów i nienawiści. Analityczny umysł Odrej zdawał sobie sprawę, że dla rzeczy takich jak działo magnetyczne nie było miejsca w elizejskim świecie jej matki. Lecz wciąż pamiętała kojące słowa, które wypowiadała ona w chwilach spokoju przed burzą, jaka je czekała, gdy ojciec wracał do domu po służbie na morzu. Ale pokoju na świecie nikt nie utrzyma samotnie, prawda? dodał wujaszek Anton, wyrywając się z zamyślenia. Ten dyskretny układ miał przynieść jej także wiele innych, mniej abstrakcyjnych korzyści, takich jak honorarium za konsultacje, miesięczne stypendium, konto w zagranicznym banku, na które będą regularnie wpływać znaczące przelewy, oraz co najważniejsze opiekunski seminaria prowadzone przez rosyjskich ekspertów wojskowych z Instytutu Północnoamerykańskiego i kremlowskich urzędników, specjalistów od strategicznych doktryn morskich. Projektowania nowych rodzajów broni, globalnych prognoz, politycznych priorytetów międzynarodowych i aktualnych trendów ekonomicznych. Nieważne, że nie zdradzając niczego istotnego, służby wywiadowcze wszystkich krajów świata wykorzystywały te seminaria do wydobywania z agentów kolejnych jeszcze ważniejszych informacji. Z takim zapleczem porucznik Rowland zostałaby wschodzącą gwiazdą badań wojskowych amerykańskiej marynarki wojennej, a po kilku awansach uzyskałaby dostęp do wszystkich programów badawczych i otrzymała ciepłą posadkę w Pentagonie. Po przejściu na emeryturę tego rodzaju przydziały często otwierały drzwi do kariery politycznej, do senatu, rządu, a nawet jeszcze ważniejszych instytucji. Odrej strąciła popiół na podłogę. Wiedziała, co się święci, ale właśnie o takich apanażach marzyła. Gorelikow analizował ją warstwa po warstwie, jakby obrabiał drewniany palik na tokarce. Pani porucznik była narcyzem społecznym, obarczonym poczuciem niższości, zagorzałą karierowiczką z głęboką potrzebą bycia podziwianą. Jednak podobnie jak jej ojciec, nie miała zdolności wyczuwania stanów psychicznych innych ludzi. Tkwiła w systemie, który zrobił z niej seksualnego odmienca. Jako wybitna doktorantka ze ściśle uporządkowanym umysłem zrobiła wielkie wrażenie na swoich przełożonych z laboratorium badawczego marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Nie była z natury lekkomyślna ani impulsywna, mimo to podrywała kobiety w moskiewskim barze hotelowym, wyraźnie ignorując żelazne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w krajach o wysokim stopniu ryzyka. Odariennost i substwienność Miała wszystkie cechy geniuszki z rozbuchanym ego i skonfliktowaną orientacją seksualną, która ciążyła jej jak kula u nogi. Profil psychologiczny idealnej kandydatki na informatorkę. Na podstawie tych obserwacji Gorelikow doszedł do wniosku, że jest mało prawdopodobne, aby odmówiła i wolała stawić czoło konsekwencjom. Coraz bardziej nakręcona i wzburzona Odrej wydmuchała smugę dymu pod sufit, Anton. Bardzo dziękuję za propozycję, ale wiesz co? Walsie odparłaby znamiętnie, nawet na niego nie patrząc. Doktor Gorelikow był zachwycony. Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwał pieczenia rosyjskie herbatniki ucieramy masło z cukrem, solą i wanilią. Dodajemy mąkę, proszek do pieczenia, posiekane migdały i wyrabiamy gładkie ciasto. Formujemy kulki. Trochę mniejsze od orzecha włoskiego. Układamy je na nienatłuszczonej blasze i pieczemy w średnio rozgrzanym piekarniku, uważając, żeby się za bardzo nie przypiekły. Gotowe obtaczamy w cukrze pudrze. Odstawiamy do przestygnięcia i ponownie obtaczamy w cukrze pudrze. Rozdział pierwszy. Mamy kreta. Współcześnie. Pułkownik Dominika Jegorowa, szefowa zarządu KR kontrwywiadu SWR, siedziała na krześle w gabinecie Pawieła Bodnarczuka, ateńskiego rezydenta, lekko kiwając nogą, co dla tych, którzy ją znali, było widoczną oznaką poirytowania i niecierpliwości. Jako szef rezydentury, Bondarczuk, też pułkownik SWR, odpowiadał za wszystkie rosyjskie operacje na terenie Grecji. Formalnie rzecz biorąc, przewyższał jego rową kompetencjami. Sęk w tym, że ona miała wpływowych przyjaciół na Kremlu i cieszyła się znakomitą reputacją zawodową. Szeptano o niej po kątach w Jasieniewie, głównie za pośrednictwem porcelanowego telegrafu, jak nazywano tamtejsze toalety, liczne werbunki, wymiany szpiegów, strzelaniny. Na rozkaz Putina ta Junona pojechała nawet do Paryża i odstrzeliła pół głowy swojemu przełożonemu z ukrytego w szmince jednostrzałowego pistoletu elektrycznego. Toż to ziejący ogniem drakon, pomyślał Bondarczuk, znerwicowany strach na wróble o szerokim czole i zapadniętych policzkach. Ktoś miałby z kimś takim zadzierać. Nie żeby jego rowa wyglądała jak smok. Przeciwnie. Szczupła, o wąskiej talii i pięknie umieśnionych nogach, kiedyś tańczyła w belecie, miała wysoko upięte kasztanowe włosy, klasyczną grecką twarz z mocno zarysowanymi brwiami, kośćmi policzkowymi i prostą linią szczęki, długie, eleganckie palce i równo obcięte, niepomalowane paznokcie. Nie licząc cieniutkiego zegarka na wąskiej aksamitce, nie nosiła żadnej biżuterii. Choć tego wiosennego dnia włożyła luźną letnią sukienkę, w oczy rzucał się jej obfity biust, 80D, przedmiot nieuniknionych komentarzy na korytarzach kwatery głównej. Jednak biust był niczym w porównaniu z oczami, którymi uważnie go obserwowała, gdy obmacywał ją wzrokiem. Ciemnobłękitne i nieruchome zdawały się go prześwietlać i czytać w jego myślach upiorne wrażenie. Nikt o tym nie wiedział. Ale Dominika rzeczywiście umiała czytać w myślach, ponieważ była synestetką o umyśle obdarzonym zdolnością widzenia kolorowych aureoli wokół ludzi. Przypadłość tę wykryto u niej, kiedy miała pięć lat. I rodzice, ojciec profesor historii i matka, znakomita skrzypaczka, kazali jej przyrzec, że nigdy, przenigdy nie zdradzi nikomu swojego sekretu. Dominika przyrzeczenia dotrzymała. Dzięki synestezji potrafiła widzieć słowa i muzykę, z czego bardzo skorzystała w szkole baletowej tańcząc wśród czerwono-niebieskich serpentyn. Synestezja jeszcze bardziej przydała się jej w szkole jaskółek, gdzie widząc przezroczystą chmurę wokół głowy i ramion tego czy innego mężczyzny, mogła oszacować jego namiętność, pożądanie czy miłość. A kiedy wstąpiwszy do SWR, została oficerem operacyjnym, okazało się, że jest to super broń dzięki której może oceniać czyjś nastrój, intencje i prawdomówność. Synestezja była błogosławieństwem i jednocześnie przekleństwem. Musiała z tym żyć i żyła, przebierając w czerwieniach i fioletach stałości i szczerego uczucia, odcieniach żółci i zieleni złej woli i lenistwa oraz błękitach bezmyślności i przebiegłości. Tylko raz widziała czarne skrzydła czystego zła. Wokół ramion Bondarczuka Pulsowała żółta aureola spanikowanego biurokratycznego tchórza. Nie macie prawa inicjować żadnej operacji na moim terenie, powiedział, nerwowo splatając palce. A wyjęcie północnego Koreańczyka jest podwójnie ryzykowne. Nie macie pojęcia, jak te geny mogą zareagować. Protesty dyplomatyczne, cyberataki, przemoc fizyczna, oni są zdolni do wszystkiego. Dominikani miała na to czasu. Hiena, o której mówicie, to profesor Ri Yong, akademik i zastępca dyrektora Ośrodka Badań Jądrowych w Yongbyong. Jak dobrze wiecie, ośrodek ten intensywnie pracuje nad projektem głowicy jądrowej, którą Korea Północna chce zaatakować Stany Zjednoczone. Musimy mieć tam swojego informatora. Zachęceni przez Chińczyków, w ciągu najbliższych pięciu lat Koreańczycy mogą wystrzelić rakietę nie tylko na Waszyngton, ale i na Moskwę. A może się z tym nie zgadzacie? Bondarczuk nie odpowiedział. Przesyłam wam streszczenie operacyjne, ciągnęła Dominika. Ri pracuje od roku w Wiedniu w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zawsze lojalny wobec Pjongjangu, zawsze wierny politycznie, a razu nie zrobił błędnego kroku. I nagle pisze list: chce rozmawiać z Moskwą. Wyrzuty sumienia, akt rozpaczy, chęć ucieczki, zobaczymy. Tak czy inaczej, uspokójcie się. Nikt nie zamierza go wyjmować. Sam się do nas zgłosił. Bez żadnej gwarancji na sukces. Dla nierozpracowanego celu spaliliście doskonałą kryjówkę. Poskarżcie się Moskwie, warknęła Dominika. Osobiście dostarczę naczelnemu wasze pisemne dymarsze, nadmieniając, że woleliście nawiązać z nim kontakt otwarcie na ulicy. Noga podskakiwała jej jak igła rozpędzonej maszyny do szycia. Bondarczuk był królem debilis SWR. Mamy dwa dni, żeby go zmiękczyć. Przyjechał tu potajemnie na weekend mieszka w wuli w domu na plaży z gosposią Bondarczuk odchylił się w fotelu Ta tak zwana gosposia 25-letnia rumuńska studentka nie jest przypadkiem na waszej liście płac Dominika wzruszyła ramionami To jedna z moich najlepszych informatorek Ri young przechodzi kryzys wieku średniego i zdążyła już dostarczyć mi wielu cennych spostrzeżeń na ten temat Bondarczuk parsnął śmiechem Jestem pewien, że na inne tematy też. Wy, jaskółki, wszystkie jesteście takie same. Dominika wstała. Tak uważacie? Spytała lodowatym głosem. Na pewno byście każdą rozpoznali, a kobieta, z którą widujecie się w każdy czwartek po południu, czy to jaskółka z centrali, czy tylko wasza grecka kochanka? Więc jak to z nią jest? A jeśli jeszcze raz nazwiecie mnie jaskółką, obiecuję, że kryzys wieku średniego dopadnie was dużo przed czasem. Bondarczuk znieruchomiał w futeru z ramionami otoczonymi pulsującą żółtą aureolą. Dominika wyszła. Kiedy dotarła do Wuli, na zalane słońcem południowe przedmieścia Aten, Ri robił właśnie zakupy na cotygodniowym targu ulicznym, żeby jego gosposia Joanna mogła przyrządzić na kolację greckie klopsiki w sosie cytrynowo-selerowym, dokładnie takie, jakie robiła kiedyś jej matka. Ponieważ nawet po roku wiedeńskich rozkoszy kulinarnych wygłodzone w Korei podniebienie rii wciąż łaknęło mięsa, warzyw i gęstych sosów, od wymknięcia się z Wiednia i przyjazdu do Aten na długi weekend Rumunka przyrządzała mu sutte, pożywne posiłki. Panuje tu bardzo poprawna domowa atmosfera, powiedziała Joanna, gdy zdjąwszy ciemne okulary, Dominika weszła do wynajętego mieszkania na piętrze Willi. Małego apartamentu z bielonymi ścianami, marmurową podłogą i rozsuniętymi drzwiami na balkon, którymi wpadała do środka łagodna bryza. To dziwny facet. Śpimy w osobnych pokojach. Nie chce, żeby pomasować mu plecy, nie patrzy na mnie, kiedy jestem w majtkach. Idzie na zakupy, je. Zmywa naczynia, a potem przez cały wieczór ogląda dzienniki telewizyjne po angielsku. Dosłownie ich łonie. Joana Petrescu była jaskółką, weteranką. Wysoka i szeroka w ramionach. Kiedyś grała w koszykówkę, mówiła płynnie po angielsku, francusku i rumuńsku i całkiem nieźle znała rosyjski. Ukończyła slawistykę na Uniwersytecie Bukarysteńskim. Nie lubiła ludzi, urzędasów, oficerów SWR i Rosjan w ogólności – ale uwielbiała Dominikę, towarzyszkę broni i byłą jaskółkę, która traktowała ją jak równą sobie. Z twarzą dackiej bogini mogła zbić majątek na zachodzie jako modelka, lecz perwersyjna przewrotność kazała jej pracować właśnie dla niej. Kiedyś wyznała jej na ucho, że uwielbia niuanse uwodzenia w dobrze zastawionych seks pułapkach. Miała w sobie coś z rapieżnika, czym jeszcze bardziej ujęła Dominikę. Była spostrzegawcza, wykształcona, wybuchowa, zuchwała i sceptyczna. Ceniąc jej rozważne opinie na temat potencjalnych celów, Dominika chroniła ją przed uganiającymi się za spódniczkami pułkownikami i generałami. Były przyjaciółkami i zamierzała wyciągnąć ją z jaskółczego bagna i przenieść do służby jako oficera operacyjnego. Mówił, dlaczego wysłał list do naszej rezydentury? Spytała: Czego on chce uciec na zachód? Nie, nie chcę nigdzie uciekać, odparł głos od drzwi. Su Nie słyszały, kiedy wszedł. Miał w ręku plastikową torbę, z której sterczała łódka sellera i piętka pora. Położył ją na kuchennym blacie i usiadł w fotelu naprzeciwko nich. Niski i drobny był w prostej białej koszuli, spodniach i sandałach. Miał krótko czarne włosy i okrągłą jak księżyc rumianą twarz z mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi i jasnym pieprzykiem na podbródku, jak przewodniczący, mało. Czy mogę założyć, że twoja koleżanka przeleciała tu z Moskwy? spytał Joanę. Nie będę pytał o nazwisko. Przeniósł wzrok na dominikę. Witam. Dziękuję, że zechciała pani przyjechać. Mam coś dla Was. Wyszedł do drugiego pokoju i wrócił z wygniecioną żółtą kopertą zapiętą na sznurek z guzikiem. Przepraszam, że jest w takim stanie powiedział. Musiałem wynieść ją z biura pod ubraniem. Mam nadzieję, że jej zawartość w pełni to zrekompensuje. Dominika otworzyła kopertę i położyła na stoliku plik dokumentów. Były napisane po koreańsku i równie dobrze mogła mieć przed sobą kopię paleolitycznych rysunków ze ściany jaskini w Lasko. Ri natychmiast dostrzegł jej bezradne spojrzenie i zaczerwienił się skruszony. Przepraszam, to jest hangul, nasze pismo. Ale wiem, że oryginalne dokumenty są cenniejsze niż przetłumaczone czy przetranskrybowane. Mały perfekcjonista, pomyślała Dominika, zerkając na ciemnoniebieską aureolę wokół jego głowy. Błyskotliwy myśliciel, który umie przewidzieć reakcję rozmówcy. Ma pan rację, profesorze, powiedziała, ale ktoś, kto handluje fałszywymi informacjami, mógłby zaoferować na sprzedaż dokumenty, których wartości nie sposób od razu zweryfikować. Nie było to zbyt grzeczne, lecz chciała sprawdzić, jak Ri zareaguje. Wciąż podejrzewała, że jest to wywiadowcza pułapka, której pomysł z niewyjaśnionych powodów zalągł się w dziecinnym umyśle wybitnego przywódcy, czy jak go tam teraz nazywali. Wraz z Joanną podświadomie nadsłuchiwała chrzęstu kroków na wyżwirowanym podjeździe. Ri uśmiechnął się i klasnął w dłonie. Słusznie. Ma pani rację, to bardzo roztropna uwaga. Poza tym, wciąż nie wiemy, dlaczego poprosił pan o to spotkanie. Co ma pan do zaoferowania i czego oczekuje pan w zamian? Korańczyk lekko skłonił głowę. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Po pierwsze nie oczekuję żadnej gratyfikacji, nie potrzebuję pieniędzy, nie chcę uciekać na zachód. Gdybym zniknął nagle z Wiednia, członków mojej rodziny z Pjongjangu wrzucono by jednego po drugim do hutniczego pieca obrotowego. Po drugie mam do zaoferowania informacje ściśle strzeżone tajemnice naszego programu nuklearnego, a konkretnie plany niezawodnego zapalnika który po zminiaturyzowaniu zostanie zamontowany na głowicy międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Jeśli chce pani napisać raport wstępny dla Moskwy, mogę streścić po angielsku wszystkie szczegóły techniczne. Czy to by panią zadowoliło? Nawet bardzo, odparła Dominika. Pozostaje pytanie numer 3. Dlaczego pan to robi i dlaczego chce pan przekazać te dokumenty akurat Moskwie? Korańczyk patrzył jej prosto w oczy. Miał spokojne ręce i nieruchomą aureolę. Nie, nie wyczuwała żadnego podstępu. Wybrałem Moskwę, ponieważ w ostatniej dekadzie Waszyngton stracił światowe wpływy, stając się orłem bez szponów i dzioba. Na rozkaz administracji, która robi to dla celów politycznych, wysoko upolityczniona i odrealniona CIA przekazuje władzom informacje wywiadowcze. Ri... Wykrzywił ustaw uśmiechu. Współpraca z dziurawą służbą wywiadowczą, wykorzystywaną przez doktrynerskich polityków, skraca średnią długość życia każdego informatora. Jestem gotów zaryzykować, lecz nie zamierzam popełniać samobójstwa. Bytarł dłonie w spodnie. Pyta pani dlaczego? A jak długo można milczeć? Broń nuklearna w rękach przerośniętego dziecka, które zwie się świętym Słońca i Księżyca, sprowadziłaby katastrofę na nasz kraj, na Azję i cały świat. Ryzykuję życie moje i mojej rodziny, żeby do tego nie dopuścić. Moi rodacy nie mają już nadziei. Może uda mi się ją wzniecić. Podziwiam Pańskie przekonania, profesorze, powiedziała Dominika. Czy jest pan gotów kontynuować współpracę i dostarczać nam informacje z Wiednia, z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej? Nie będę pana okłamywała, ryzyko się nie zmniejszy, ale wzięłabym osobistą odpowiedzialność za pańskie bezpieczeństwo. Współpraca w Wiedniu będzie dużo trudniejsza odparł Koreańczyk. Stacjonuje tam zespół tajniaków, którzy uważnie obserwują członków naszej delegacji. Zakwaterowano nas w tym samym budynku po dwóch w mieszkaniu, żebyśmy mogli wzajemnie na siebie donosić. Rzadko kiedy jesteśmy sami. Nie są to trudności nie do pokonania, zauważyła Dominika. Mamy na tym polu sporo doświadczenia. Jak przystało na świetnie wyszkoloną jaskółkę, Joanna wstała i z doskonałym wyczuciem chwili wyszła do kuchni. Wy sobie porozmawiajcie, a ja zrobię kolację, rzuciła przez ramię. Może otworzymy butelkę wina? Chyba trzeba to oblać. Siedząc na sofie obok Dominiki, profesor Ri Su Yong streszczał zawarte w dokumentach informacje, od czasu do czasu przerzucając kartki, żeby pokazać jej jakiś schemat. Mówił jak naukowiec, logicznymi, uporządkowanymi zdaniami. O projektowaniu broni nuklearnej moglibyśmy rozmawiać tygodniami, ale gdybym miał ująć rzecz w kilku słowach powiedziałbym, że ma Pani przed sobą dowód na to, iż nasze służby wywiadowcze zdobyły technologię umożliwiającą Korei Północnej zbudowanie potężnego narzędzia, które po zminiaturyzowaniu zostanie umieszczone w głowicy międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Trzy istotne uwagi, jeśli mogę. Po pierwsze, nasz wywiad... Służba wywiadowcza Wydziału Sztabu Generalnego Armii Północno-Koreańskiej nie jest agenturą globalną. Ma bardzo ograniczony zasięg działania, jest beznadziejnie prymitywny i nieskuteczny, dlatego w żadnym wypadku nie mogło zdobyć tych informacji samodzielnie. Po drugie, opisana w tych dokumentach technologia zawiera niezwykle zaawansowane elementy, wykorzystywane jedynie przez Stany Zjednoczone do budowy działa elektromagnetycznego. Eksperymentalnej broni zdolnej do wystrzeliwania pocisków z wielką prędkością i na duże odległości. Po trzecie, okiełznanie mocy zrekonfigurowanego działa elektromagnetycznego w bardzo krótkim czasie umożliwi zbudowanie tzw. detonatora spustowego, który zestrzeliwując dwie półkule uranu 235 utworzy masę nadkrytyczną i doprowadzi do eksplozji ładunku. Technologia ta ułatwi także jego zminiaturyzowanie, tak aby zmieścił się w głowicy. Dominika wiedziała, że to niezmiernie ważne. Panie profesorze, kiedy ten zminiaturyzowany spust będzie gotowy do użycia? Moim zdaniem za pół roku, chyba że zajdą jakieś komplikacje. Czy Korea Północna dysponuje pociskiem balistycznym, którym mogłaby zaatakować Waszyngton czy Moskwę? Tego rodzaju tajemnice znają tylko najwyżsi urzędnicy wydziału sił rakietowych sztabu generalnego, odparł naukowiec. Moim zdaniem jeszcze nie, ale za rok taki pocisk będzie gotowy. Zaznaczam, że są to jedynie moje domysły. Jak Wasz wywiad wszedł w posiadanie technologii budowy działa elektromagnetycznego? Ripowoli powoli pokręcił głową. Tego też nie wiem. Otrzymaliśmy tylko kopię dokumentów. Nie widzieliśmy ani oryginalnych dokumentów, ani planów. Nasze służby wywiadowcze nigdy nie zdradziłyby ich pochodzenia. Pewne są jedynie dwie rzeczy. Skradzione dokumenty są autentyczne. Północno-koreański program badań nuklearnych uległ przyspieszeniu, oszczędzając nam wielu lat badań i testów. A druga rzecz? – spytała Dominika. Te dokumenty mogą pochodzić tylko z jednego źródła. Amerykanów czeka nie lada wyzwanie. Mają u siebie kreta. Greckie klopsiki cytrynowe Ala Joana. Mieszamy mielone mięso wołowe z posiekaną cebulą, pietruszką, surowym jajkiem, zielem angielskim, solą i pieprzem. Z powstałej masy formujemy podłużne klopsiki, które obsmażamy na dużym ogniu i odstawiamy do przestygnięcia. Często mieszając, na dużym ogniu smażymy pokrojony w cienkie słupki seler. Rozgniecione ząbki czosnku, kurkumę, kminek, cynamon, rozgniecione nasiona kopru włoskiego i wędzoną paprykę. Kładziemy na patelnie klopsiki i zalewamy je bulionem z dodatkiem soku cytrynowego, soli i pieprzu. Doprowadzamy do wrzenia i na małym ogniu dusimy, aż seler zmięknie, a sos zgęstnieje. Wyłożone na talerz klopsiki posypujemy posiekaną pietruszką i podajemy z łyżką gęstego jogurtu. Rozdział drugi. Chleb w piecu. Gdy przed 12 laty kremlowski werbownik Anton Gorelikow zaproponował Odrej Rowland układ, zgodnie z którym w zamian za pieniądze i dyskretną pomoc w karierze zawodowej pani porucznik miałaby przekazywać rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu tajne informacje na temat amerykańskich badań nad bronią morską, i gdy Odrej kazała mu się walić, Doktor Gorelikow był zachwycony. Według podręcznika werbowników wywiadu nie była to wcale obelga. Młoda pani porucznik nie powiedziała nie. Co więcej, nie oświadczyła z oburzeniem, że zamelduje o ich rozmowie agentom amerykańskiego kontrwywiadu, co definitywnie przekreśliłoby szansę na udany werbunek. Najwyraźniej uznała, że gdyby jej półgodzinne igraszki z rosyjską jaskółką wyszły na jaw, Miałoby to poważne konsekwencje dla jej dalszej kariery zawodowej. Dlatego Gorelikow przewidywał, że Odrej zechce zachować tę przygodę w tajemnicy. I coś jeszcze. Pani porucznik, młoda, ambitna kobieta, zdążyła już dowieść, że jest błyskotliwym naukowcem, a ponieważ brała udział w ważnym programie badawczym, gwarantowało to jej szybki awans w zdominowanej przez mężczyzn marynarce wojennej, czego najwyraźniej bardzo pragnęła. Dźwigała też bliżej nieokreślony męski bagaż, co nawet w tak młodym wieku mogło zaowocować jej specyficznymi zachowaniami seksualnymi. Ambicja przyprawiona ego i zakazanym smakiem miłości lesbijskiej, bardzo obiecujący koktajl, dał jej wieczór na zastanowienia. Zawodowi szpiedzy nazywali to kolokwialnie "pozostawianiem chleba w piecu." Gdy nazajutrz Odrej weniśla oświadczyła, że ograniczy swoje meldunki wyłącznie do projektu działa elektromagnetycznego, doktor Anton natychmiast się zgodził. Wiedział, że ryba połknęła haczyk. Właśnie od tego zaczynała większość zwerbowanych agentów. W zamian za zachowanie w tajemnicy swojego występku, nakładała na zdradę moralny kaganiec, nalegając na zamknięty układ zwykle jednotematyczny. Ludzie ci nie zdawali sobie sprawy, przynajmniej nie od razu, że wyrażenie zgody na przekazanie Moskwie jakichkolwiek poufnych informacji jest zdradą po większą niż ów występek, że ulegając, wpadają w pajęczą sieć, w której będą się miotali, dopóki Rosjanie nie zrezygnują z ich usług, dopóki agenci nie stracą dostępu do źródła informacji albo wyczerpawszy cały zapas szczęścia. Nie zaczną być wzywani na niekończące się przesłuchania do siedziby kontrwywiadu. Wieloletnie doświadczenie mówiło Gorelikowi, że prędzej czy później Odrej podzieli los wszystkich tajnych informatorów i albo przypadkowo spali ją prowadzący niedouczony prymityw z GRU, albo co bardziej prawdopodobne, działający w GRU agencję Ej doniesie swoim, że Rosjanie mają kreta w amerykańskiej marynarce wojennej. Dlatego musiał jak najbardziej te sprawy uszczelnić, jak najdłużej prowadzić ją osobiście i jak najszybciej wycisnąć z odrej możliwie najwięcej informacji. Troska o jej przeżycie i użyteczność jako czynnej informatorki nie należała do jego biurokratycznych obowiązków. Wolał jednak, żeby prowadzili ją ludzie z SWR, dużo sprawniejsi niż ci z GRU. A jeszcze lepiej, anonimowy nie Niemożliwy do wytropienia uśpiony agent, który zajmowałby się nią i tylko nią. Wbrew wszelkim rachunkom aktuaryjnym i tabelom przeżycia, Audrey Rowland, kryptonim Magnit, obecnie wyniosła admirał Floty, otrzymywała współpracę już od 12 lat. Owszem, w ich kontaktach były przerwy. Nieudane przejścia pod opiekę nowych prowadzących ludzi, których nie chciała zaakceptować, dłuższa pauza po wybuchu paniki wywołanej możliwością wpadki, niemniej od rozstrzygającej rozmowy w metropolu jej nazwisko widniało na liście płac SWR. Tak jak przewidywał dr Goralikow, pani admirał szybko pogodziła się z tym, że została rosyjskim szpiegiem. Początkowo usprawiedliwiała swoją zdradę. Mawiając sobie, że dzielenie się tajemnicami z Rosją wyrówna technologiczne szanse obu mocarstw, wzmocni wzajemne zaufanie i zmniejszy prawdopodobieństwo wybuchu III wojny światowej konfliktu, którego wbrew opinii ludzi chorych umysłowo nie przeżyłby dosłownie nikt. Cieszyły ją kwieciste listy z podziękowaniami i wyrazami podziwu od zdumionych rosyjskich naukowców, wychwalających jej naukowy geniusz. Cieszyły ją także coroczne spotkania z wujaszkiem Antonem. Mężczyzną eleganckim, obytym i dobrze ubranym, który potrafił ze swadą rozprawiać zarówno o sztuce, muzyce i filozofii, jak i o wadach fazowanych systemów radarowych czy wydajności generatorów elektrycznych niszczyciela klasy Zumwalt. Stosunki między informatorką i prowadzącymi powoli dojrzewały. Ponieważ Odrej pracowała z niesłabnącym entuzjazmem, a jej wskaźniki niezawodności wciąż utrzymywały się na najwyższym poziomie. Wszystkie służby wywiadowcze nieustannie oceniają swoich podopiecznych, chcąc wychwycić pierwsze oznaki kłopotów w postaci mniejszej niż zwykle ilości przekazywanych informacji. Na rozkaz Putina Gorelikow zaczął prowadzić ją równolegle. Opiekujący się nią w Stanach oficerowie GRU byli właściwie zwykłymi listonoszami, którzy odbierali meldunki ze skrzynek kontaktowych i przekazywali rozkazy. Tymczasem on spotykał się z nią osobiście w trakcie jej urlopu, przerwy, na jaką pozwalała sobie tylko raz w roku, odrywając się od pochłaniających ją całkowicie zajęć w laboratorium, pracy w programach specjalnych, zarządzania zasobami ludzkimi i obowiązków związanych z nadzorowaniem budżetu. Wszyscy wiedzieli, że swoje miesięczne samotne urlopy tyczkowata admirał Rowland lubi spędzać w dziczy, na wędrówkach w Nepalu, bezkrwawym safari w Tanzanii, pod namiotem na Jamajce czy na kajakowych spływach Amazonką. Na widok wakacyjnych zdjęć przedstawiających kościstą Audrey w szortach, solidnych butach trekkingowych, bojówkach czy piankowym kombinezonie jej koledzy, przyzwyczajeni do tego, że zawsze widzą ją w mundurze, unosili brwi, mrucząc pod nosem, że wygląda jak Ikabot Krain z legendy o Sennej Kotlinie. Aby uniknąć dodatkowych podróży i obciążających stępli w paszporcie, Gorelikow spotykał się z nią tam, gdzie spędzała egzotyczny urlop najczęściej w luksusowej willi, którą wynajmował w najbliższym dużym mieście. Musiał nieustannie motywować ją do działania i pod wpływem jego filozoficznych stymulacji, początkowe, jakże złudne argumenty, którymi usprawiedliwiała swoją zdradę, przeszły głęboką metamorfozę. W okresie nowej zimnej wojny, wykorzystującej intensywną dezinformację i cybernetykę, koncepcja wyrównywania technologicznych szans przestała do niej przemawiać. Dlatego Gorelikow coraz częściej podnosił temat dyskryminacji kobiet w marynarce wojennej, stopniowo wyciągając z niej mniej strzeżone sekrety z dzieciństwa, najwyraźniej zdominowanego przez władczego ojca, hulaszczego lotnika, który zastraszał swoją potulną żonę, a jej powtarzał, że wolałby mieć syna. – Gdyby żył – mówiła Odrej – teraz to on musiałby jej salutować. Gorlikow zauważył, że z podobnym problemem borykają się Rosjanki, które zmuszone przez społeczeństwo zwyczaje i instytucje pozwalają mężczyznom wysysać z siebie wszystkie siły emocjonalne. To przyprawione goryczą współczucie poruszyło ukrytą strunę i odrej olśniło. Zdrada tajemnic wojskowych, potajemne spotkania, kremlowskie pieniądze przecież robiła to wszystko dla siebie, po to, żeby wbrew systemowi i dominującym wszędzie mężczyznom osiągnąć sukces zawodowy, rosnące saldo jej zarządzanych przez moskiewską centralę kont bankowych po przeliczeniu kremlowskich euro, krugerandów i nieoszlifowanych diamentów spoczywało już na nich 5 milionów dolarów. Było jeszcze mocniejszym potwierdzeniem tego, że postępuje słusznie. Gorelikow odkrył, że szpiegowanie... Ów silnik napędzający jej emancypację, jest doskonałym czynnikiem kontroli. Kolejnym był jej apetyt seksualny. Mimo liberalizacji w amerykańskich siłach zbrojnych Anton ciągle podkreślał, że skłonność do kobiet może zniszczyć jej karierę dlatego trzeba utrzymać to w tajemnicy. Ponieważ Audrey mieszkała w hermetycznie zamkniętym świecie i z trudem mogła usiedzieć na miejscu, cały czas była niespokojna. Podenerwowana i rozdrażniona. Dlatego coroczny urlop za granicą stanowił wspaniałą okazję, żeby zapolować na kuszącą kochankę. Bywało, że spotkanie z tą czy inną partnerką stawało się zbyt gwałtowne, podniecona odrej uciekała się czasem do przemocy, i Gorelikow musiał kilka razy interweniować u miejscowych władz. Załatwił nawet fałszywy paszport, żeby jej nazwisko nie pojawiło się w policyjnych biuletynach. Tak, miał z tym problemy. Lecz nie narzekał, ponieważ seks stanowił w jej przypadku najlepsze narzędzie kontroli. W Waszyngtonie przy biurku w Instytucie Badań Marynarki Wojennej z szerokimi paskami na rękawach i trzema gwiazdkami na kołnierzyku musiała dobrze grać swoją rolę i z konieczności przechodziła na bezpieczny celibat. Mieszkała w dużym wiktoriańskim domu przy Admiral's Row w Naval Yard w południowo-wschodniej części Waszyngtonu, a ponieważ... Przydzielono jej stuarda i kucharza, Anton poradził jej nawet, żeby zrezygnowała z usług swoich przyjaciół na baterię. Ostrzegł ją surowo, że gdyby ktoś ze służby znalazł te zabawki, na jej nienagannym wizerunku aseksualnej profesjonalistki pojawiłaby się paskudna skaza i zaczęto by plotkować. Że trzygwiazdkowa pani admirał chodzi o północy na strych, gdzie z potarganymi włosami masuje się podłączonym do prądu wibratorem tak intensywnie, że w domu przygasają światła, a spożone myszy uciekają w panice do dziur. Podobne ostrzeżenie wystosował, gdy pewnego roku, na wycieczce do północnej Tajlandii chciała zwiedzić tamtejsze świątynie. Odkryła pikantną sałatkę z ogórków i oznajmiła, że po powrocie do Waszyngtonu każe swojemu kucharzowi codziennie taką przyrządzać. Podczas spotkania w eleganckim kurorcie Anantara w Chiang Mai kazał jej zostawić w spokoju zawartość pojemnika na warzywa w lodówce, ponieważ służba prędzej czy później zauważyłaby, że znikają z niego wszystkie ogórki. Audrey wyobraziła to sobie i wybuchnęła śmiechem. Po tylu latach współpracy wujaszek Anton mógł rozmawiać z nią swobodnie, nawet na tak intymne tematy. Nie licząc zagranicznych odpraw z Gorelikowem, raz w miesiącu pani admirał spotykała się w Waszyngtonie z prowadzącymi z GRU oficerami wywiadu wojskowego z rosyjskiej ambasady przy Wisconsin Avenue. Ci udający wojskowych atasze, szpiedzy... Rzadko kiedy prowadzili ważnych informatorów, ograniczając się raczej do białego wywiadu i transferów technologicznych. Spotkania odbywały się w podmiejskich parkach i na zielonych trasach wycieczkowych w Waszyngtonie, Marylandzie i Virginii. Trwały najwyżej 5 minut co w zupełności wystarczyło, żeby Odrej zdążyła przekazać informacje i wysłać wiadomości do wujaszka Antona. Jej Analityczny umysł chętnie wynajdował niestereotypowe miejsca, które mogła obserwować z oddali, aby się upewnić, czy prowadzący ją Dureń z GRO nie przywlokł za sobą ogona z FBI. Wybór tych miejsc dokładnie omawiała z Antonem, swoim mistrzem i nauczycielem i wkrótce doszła w tym do dużej wprawy. Płyty kompaktowe, pendrive'y… Kamery cyfrowe, twarde dyski, a nawet od czasu do czasu dokumenty papierowe, skoroszyty i wydruki zawierające wszystkie aspekty badań nad bronią morską, tajemnice zwalczania łodzi podwodnych, budowy radarów, technologii stealth i szyfrowania systemów komunikacyjnych przekazała swoim opiekunom tyle materiałów, że szybko straciła rachubę i po 12 latach chodzenia na smyczy nie potrafiłaby tego wszystkiego spisać. Ale miała to gdzieś. Trzy paski na rękawach munduru stanowiły wystarczający powód, żeby kontynuować współpracę. Tak cenny informator był bez wątpienia klejnotem w koronie GRU, ale i nieustannym ciężarem dla niezbyt rozgarniętych urzędników z akwarium, jak nazywano ich kwaterę główną. Na tajny rozkaz Putina, gorelików od samego początku śledził szpiegowską karierę admirał Rowland, nadzorując. Przy okazji jakość rzemiosła wojskowych agentów. Kiedy Odraj dostała trzecią gwiazdkę, powoli lecz stanowczo zaczął odbierać im jej sprawę z nadzieją, że uda mu się przekazać magnita z Nowego Jorku, komuś anonimowemu, czystemu i niewidzialnemu. Gdyby do tego doszło, musieliby zmienić jej kryptonim i całkowicie utajnić akta. Gorelikow miał też na oku pułkownik Jegorową. Szefową kontrwywiadu SWR, której ze względu na jej doświadczenie w kontrwywiadzie i w operacjach miejskich mógłby powierzyć część zadań związanych z prowadzeniem Rowland za granicą. Dominika Jegorowa, prezydent Putin, miał do niej słabość od wielu lat. Od chwili, gdy odwiedził ją o północy w Pałacu Konstantynowskim i od niechcenia miętosząc brzeg jej koronkowej koszuli. Kazał jej polecieć do Paryża i zlikwidować przełożonego psychopatę z dziuganowa, który zalazł mu za skórę. Nie zapomniał, jak na te pieszczotę odpowiedziały jej sutki. Wciąż widział, jak tężeją i sterczą pod koszulą niczym okrętowe nity. Wciąż pamiętał, jak podniecona, wstydliwie zatrzepotała powiekami. Kiedyś będzie ją miał. To nieuchronne. Zamierzał ją awansować, ale jeszcze nie teraz. Poza tym sprawa Magnita mogła zaczekać. Najważniejsze było to, że Roland konsekwentnie przekazywała informacje. Gorelikow zapewnił prezydenta, że to dopiero początek, ale kiedy w gruzach legnie amerykańska marynarka wojenna, w jej ślady pójdą całe Stany Zjednoczone. I dodał: było minęło i trawą porosło. Pikantna sałatka Magnita. Obrany ogórek pozbawiamy nasion i kroimy na jak najcieńsze plastry, najlepiej na mandolinie do warzyw. Plastry wkładamy do cezaka, solimy i odsączamy wyciskając nadmiar wody. W misę mieszamy ocet ryżowy, sok cytrynowy, cienko pokrojony czosnek, drobno pokrojone tajskie chili, nampla, sos rybny, Posiekaną kolendrę, odrobinę oleju sezamowego, cukier, drobno posiekaną szalotkę i cienko pokrojoną czerwoną cebulę. Przedtem namaczamy ją w zimnej wodzie. Wrócamy do sosu plasterki ogórka i posypujemy albo proszkiem z suszonych krewetek, albo drobno zmielonymi orzeszkami ziemnymi. Podajemy natychmiast po przygotowaniu. Rozdział trzeci. Jesteś mój. Dominika odkręciła szminkę i napisała – Ty mój, na nagiej piersi Nataniela. Leżeli na łóżku w kryjówce CIA, zalanym słońcem białym, jednopokojowym domku przy końcu zakurzonej drogi na szczycie porośniętego kaktusami wzgórza w Wuljagmeni, 15 kilometrów na południe od Aten. Z domku roztaczał się zamglony widok na Eginę – nad turkusową Zatoką Sarońską, której wody przecinały krzyżujące się ślady promów zmierzających do portu w Pireusie. Za oknem, wśród kwiatów pnącej się po ścianach glicyni, pomykały kolibry. Dominika przesunęła się trochę wyżej i pocałowała kochanka w usta. – Mam nadzieję, że to nie jeden z twoich pistoletów – wymruczał Neid. Przed dwoma laty zarząd T, te, techniczny, dał jej dwa ukryte w szmince jednostrzałowe pistolety elektryczne i w Paryżu odstrzeliła z nich podlicę obłąkanemu Karłowi Zyuganowowi, swojemu ówczesnemu szefowi, który zdążył przedtem pocharatać jej bok sztyletem, próbując wcisnąć go między żebra i przebić serce. Przeczuwał, że jego podwładna pracuje dla CIA, i kiedy eksplodujące pociski dum-dum rozniosły jego mózg po sekwanie, Dominika znów była bezpieczna. Przynajmniej do następnego kryzysu. Było to pięć lat po jej pierwszej zagranicznej turze w Helsinkach. Finlandia rzeczywiście była wspaniała. Małe domki jak z piernika. Skwierczące steki z sarniny i ekstatyczne podniecenie prawdziwą operacją wywiadowczą. Namierzyć agenta CIA, Nataniela Nesha z amerykańskiej ambasady, zapoznać się z nim, zaprzyjaźnić i w razie konieczności uwieść wszystko po to, żeby zdradził jej nazwisko ważnego rosyjskiego generała, którego SWR w żaden sposób nie mogła złapać, choć wiedziała, po prostu wiedziała, że to prowadzony przez Nesha zdrajca. Zaczęły się wzajemne podchody, kolacji przy świecach, w oblanych z tearyną butelkach po winie, spacery po miejskich parkach, rozmowy w kawiarniach na omywanych morską bryzą portowych promenadach. Zadarte przez wiatr dziewczęce sukienki, ciągnięcie za język, wróżenie z fusów, werbalne pułapki i podstępy. Oboje znali wszystkie sztuczki i próbując się wzajemnie pozyskać, tańczyli tak wokół siebie trzy miesiące. Dominika zauważyła, że jego karmazynowa aureola, namiętność, poświęcenie i stałość nigdy nie faluje. Nate nie kłamał i widziała, że jego zainteresowanie z dnia na dzień rośnie. A potem zdarzyło się niemożliwe. Jego otwartość i uczciwość, to, że łagodnie, lecz celnie krytykował panujący w Rosji chaos, pełna kokieterii uwaga, jaką jej poświęcał, wszystko to razem sprawiło, że zaczęła kwestionować sens swojej pracy, zastanawiać się, co właściwie robi, dla kogo i dlaczego. Szale przeważyło zniknięcie jej przyjaciółki z rosyjskiej ambasady. Była pewna, że zamordowano ją za drobne naruszenie zasad bezpieczeństwa i pewnego deszczowego wieczoru dała się Nejtowi zwerbować. Została szpiegiem CIA i przydzielono jej kryptonim Diva. Czy mogła bardziej zaszkodzić współczesnemu carowi Rosji? Jak? Czym? Czym jeszcze mogła podsycić otwraszczenie, wstręt, jaki do nich wszystkich czuła? Szpiegując dla Amerykanów, nie zdradzała rodziny, tylko jej pomagała. Boże, agenci CIA okazali się zupełnie innymi ludźmi. Nie tylko instruowali ją i szkolili, ale i wspierali. podtrzymywali na duchu. Byli jak rodzina, Lecz nie do pomyślenia, we wkroczyli w jej życie małą, trzyosobową grupą. Przyprószony siwizną Tom Forsyth, pełen ogłady szef Wydziału Europy, żywa legenda dyrektoriatu operacyjnego i mentor Nate'a Nesha, który werbował premierów i arabskich książąt. Udało mu się nawet przekabacić rozpieszczoną kochankę admirała Czerwonej Floty, którą zawiózł do paryskiego sierocińca, żeby zobaczyła gromadkę maluchów dokazujących na boisku. Wiedział, że admirał nie chce się z nią ożenić ani mieć z nią dzieci. Każdy wyrbunek to znajomość ludzkich potrzeb, słabych punktów i motywacji. Głęboko ujęta jego zatroskaniem, kobieta już następnego dnia zaczęła wykradać dla Amerykanów tajemnice sowieckiej floty. Był też Marty Gable, jego wieloletni kolega, który w luźnej brązowej koszuli i traperach lubił się wylegiwać na Sofie. Marty widział chyba wszystko. Prowadził agentów w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i w Magrebie. W Stambule zwerbował terrorystę z PKK, partii pracujących Kurdystanu, i uratował go, strzelając między oczy nasłanemu na niego zamachowcowi. Chronić informatora to było dla niego najważniejsze. Dominika mówiła o nim bratok, duży braciszek. Gable wziął też pod swoje skrzydła młodego Nate'a i żeby nauczyć go zasad szpiegowskiej gry, regularnie dawał mu w kość. Ostatnim z jej nowych przyjaciół był Simon Benford, szef kontrwywiadu. Gniewny, przysadzisty mężczyzna w wiecznie przekrzywionym krawacie. Z niewiadomych powodów przez większość dnia włosy sterczały mu na bok, niczym skrzydło. Podobnie jak Forsyth, on też był opoką dyrektoriatu operacyjnego. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat ten nieprzewidywalny geniusz przeprowadził aż trzy dochodzenia, żeby zdemaskować prowadzonego przez Rosjan kreta w CIA i amerykańskim rządzie. Nienawidził biurokratów, karierowiczów, idiotów, tempaków, większości agentów specjalnych z Federalnego Biura Śledczego, całej Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony i homoerotycznego, jak mawiał, Departamentu Stanu. Ze względu na niezwykłą wrażliwość sprawy i ścisłe ograniczenia w protokole wewnętrznym, został starszym oficerem osobiście odpowiedzialnym za prowadzenie diwy. Pod jego czujnym okiem Dominika opróżniła helsińską rezydenturę ze wszystkich tajemnic, a po powrocie do Moskwy zaczęła przekazywać Amerykanom najważniejsze i najpilniejsze informacje, które w jasie nie oznaczano niebieskim paskiem. Stając się wkrótce najcenniejszym nabytkiem agencji. Przez ponad 7 lat wykradała wszystko, co mogła, a jej opiekunowie utrzymywali ją przy życiu i zdrowych zmysłach, organizując przyprawiające o atak serca osobiste spotkania w moskiewskich zaułkach, ukradkowe tet a tet w stolicach obcych państw i komunikując się z nią za pomocą nadajnika SRAC. Dwukierunkowo szyfrowanego systemu łączności krótkiego zasięgu. Dzięki niej CIA poznała niemal wszystkie szczegóły tajnej działalności Kremla na świecie. Z czasem pojawiły się problemy z Natanielem Neszem, agentem, który ją zwerbował. Dominika, oszołomiona nowymi znajomymi i podekscytowana szaleńczym wyzwaniem, jakie ją czekało, nie mogła mu się oprzeć. Jego opadające na czoło ciemne włosy, niezwykłe, bystre oczy, karmazynowa aureola wokół ramion, to do czego doszło między nimi w Helsinkach było nieuniknione. Poddani niesławdącej presji towarzyszącej Werbunkowi, a potem szpiegowaniu, ona, tajna informatorka i on, wówczas jej bezpośredni prowadzący, zakochali się w sobie. Łącząca ich namiętność była wybuchowa i trwała, a seks, Nieokiełznany, ukradkowy i ograniczony do rzadkich chwil, kiedy mogli zostać sami. Roman z podległą mu informatorką oznaczał dla Neita koniec kariery. A gdyby moskiewska centrala odkryła, że Dominika sypia z Amerykaninem, dla niej też miałoby to fatalne w skutkach konsekwencje. Ich związek nie mógł pozostać długo tajemnicą, przynajmniej dla CIA. Feromonowy instynkt Gable'a i fenomenalna zdolność przewidywania Benforda szybko pozwoliły im zwietrzyć zakazany romans. Neita wezwano na dywanik, ale nie chcąc, żeby Diva straciła motywację i przestała dla nich pracować, Benford postanowił nie wyrzucać go od razu. Natomiast Dominika beztrosko pogodziła się z sytuacją, zaakceptowała ryzyko i zignorowawszy ostrzeżenia bratka, cieszyła się swoją miłością. Nate próbował kilka razy z nią zerwać, jednak namiętność zawsze brała górę. Ona nie chciała z niego rezygnować, a on nie potrafił ugasić trawiącego go ognia. Otarłszy się ciężkimi piersiami o jego twarz, Dominika wstała, weszła pod prowizoryczny prysznic w wyłożonym terakotą kącie malutkiej kuchni i puściła na siebie wodę zalewając przy okazji sporą część marmurowej podłogi. Knight patrzył na jej gipkie ciało przecinające boki białe blizny i na zgrawne łydki baletnicy, które to napinały się, to rozluźniały przy każdym jej obrocie. Wstał i dołączył do niej. Szczupły i dobrze umięśniony, miał niesforne czarne włosy i czujne brązowe oczy. Widziałeś, co napisałam? Dominika spytała, namydlając jego pierś i sunąc palcami po bliznach brązowej na brzuchu i zaognionych szaramach na ramionach. Oboje byli jak poszywane manekiny. Nate nie odpowiedział, tylko ujął w dłonie jej głowę i otoczywszy ją czerwoną aureolą, pocałował w usta. — Ty mój! — szepnęła, obejmując go za szyję. — Putin o tym wie? — Usiedli na malutkim balkonie. Słońce zachodziło już za wznoszącą się za domem górę. Archityczny stolik miał nierówne nogi i trochę się kiwał. Wyklinowe fotele cicho skrzypiały. Dużymi łykami zjedli wiejską kolację z jednej ceramicznej miski, wyszczerbionej i ozdobionej namalowanymi na brzegu niebieskimi delfinami. Najd cały dzień dusił w oliwie fasolkę szparagową z cebulą, czosnkiem i pomidorami. Na stojącym obok półmisku piętrzyły się stosy oliwek, fety i wiejskiego chleba z chrupiącą skórką. Pili zimną recynę z butelki pływającej w blaszanej bali z resztkami topniejącego lodu z poprzedniego dnia. Rozmawiali, a wędrujące po zboczu wzgórza cienie coraz bardziej się wydłużały. Chcę tylko powiedzieć, że ponieważ Putin awansuje cię wkrótce na szefową SWR, jeżdżenie po całym świecie i werbowanie Koreańczyków jest dla ciebie bardzo niebezpieczne, mówił Nate. Koreańczyków, czy kogokolwiek innego. Cały pierwszy dzień ich wspólnego pobytu omawiali werbunek profesora Ri su oraz inne informacje, które Dominika przywiozła z Moskwy. Zwłaszcza te najbardziej ekscytującą. Otóż Zradziła Najtowi, że Putin, który wciąż sprawował nad nią kuratele, wspomniał, iż zamierza awansować ją na generała i mianować szefową SWR. Najt natychmiast sięgnął po Treshera, szyfrowany telefon satelitarny w ograniczonym zakresie dopuszczony do użycia w krajach NATO i przekazał tę wiadomość do Langlii. Na wieść, że jego najważniejsza informatorka może wkrótce zostać Naczelną Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Zaszokowany Benford oblał kawą swój krawat, Już i tak upstrzony plamami od majonezu i gęstej zupy z krabów. W jednej chwili Diva uzyskałaby dostęp do wszystkich tajemnic SWR. Automatycznie zostałaby członkinią Rady Bezpieczeństwa. weszłaby do grona siłowików. Z najbliższego kręgu Putina poznałaby nie tylko knowania i spiski notabli krążących po kreblowskich korytarzach, ale i plany oraz zamiary samego Władimira Władimirowicza, którego wielu zagranicznych specjalistów analizowało, lecz niewielu naprawdę znało. To nie szkodzi, tylko pomaga, odparła wygarniając chlebem sos pomidorowy z miski. Po każdym udanym werbunku moje akcje idą w górę. Poza Bortnikowem z FSB nikt z nich tego nie robi. Prezydent służył kiedyś w KGB i docenia takie osiągnięcia. Tak, ale w tym przypadku to podwójnie ryzykowne, zauważył Nate. Jeśli po jakimś przecieku wyjdzie na jaw, że CIA wie, że Koreańczycy wykorzystują technologię amerykańskiego działa elektromagnetycznego, zostaniesz natychmiast zdemaskowana jako oczywiste źródło tej informacji. Moskwa ma w Waszyngtonie dużo uszu. Dominika dolała im wina. Skoro twoi ludzie nie potrafią dochować tajemnicy, to może nie będę ci nic mówiła. Tak, to świetne rozwiązanie, mruknął Nate. W takim razie powiedz Benfordowi, żeby prosmotriwał mojej odczoty. Jak to jest po angielsku? Żeby ograniczył dostęp do twoich raportów, odparł Nate. Co znaczy, że w Waszyngtonie czytałby je tylko około tysiąca osób z sił powietrznych, marynarki wojennej... Departamentu Energii, ODNI, DIA, NSC, FBI i połowa komisji na kapitolu. Jeden przeciek i w ciągu tygodnia centrala umieści się na krótkiej liście podejrzanych. A wtedy spełni się twoje marzenie i ucieknę na zachód, dokończyła z uśmiechem Dominika. Już na samym początku, przed siedmiu laty, poprzysięgła sobie, że nigdy nie zgodzi się na eksfiltrację. Szpiegowała, żeby uratować Rosję i bez względu na wszystko nie chciała nawet myśleć o ucieczce. Knight zdawał sobie sprawę, że im wyżej Dominika zajdzie, tym bardziej zdradliwe będą jej raporty, a wówczas rzeczywiście wystarczyłby jeden przeciek z Waszyngtonu. Nie. Ona musiała przewarować ja jej jeszcze bardziej utajnić fakt, że to właśnie przyszła szefowa SWR jest źródłem tych wyjątkowych informacji. Ku wielkiej irytacji Benforda Nate już od roku nalegał na to, żeby ją eksfiltrować, zanim zostanie zdemaskowana. Dwa razy mało brakowało, a raz po nieudanej operacji przesłuchiwano ją nawet w Lefortowie. Jakimś cudem wyszła z tego cało i ostatecznie oczyszczono ją z zarzutów, ale w Moskwie roiło się od kontrwywiadowczych psów, zazdrosnych rywali i wrogów politycznych którzy z lubością zniszczyliby każdego konkurenta, zwłaszcza kogoś takiego jak Smokła Jegorowa, wschodząca gwiazda wywiadu. Nate twierdził, że strata diwy byłaby zaniedbaniem obowiązku ochrony informatora, co miałoby zły wpływ na przyszłe werbunki. Poza tym nawet po udanej ucieczce na zachód Dominika mogłaby dalej pracować dla CIA jako bezcenna obserwatorka i pożyteczna doradczyni operacyjna. Gable i Forsythe się z nim nie zgadzali, ale ponieważ kiedyś też musieli ewakuować spalonych agentów, częściowo go rozumieli. Natomiast Benford był wściekły, że Nate wsadza kij w mrowisko i rozprasza D.V. swoim skamleniem. Simon należał do starej szkoły. Prowadź Kreta, zbieraj informacje aż do gorzkiego końca i jeśli to możliwe, dopiero wtedy go ewakuuj. Jeśli Kret wpadnie i zostanie wyeliminowany, trudno, takie są realia. Jego katechizm operacyjny spisano w czasach, kiedy chcąc uciec zza żelaznej kurtyny, agenci wspinali się na mur berliński albo czekali na ratunek w gumowej tratwie na Bałtyku. Teraz zastawiano na nich pułapki cybernetyczne, nasyłano niewykrywalne drony, demaskowano ich za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Cel szpiegostwa się nie zmienił. Ruszaj, tajemnice czekają. Zmieniła się za to technologia. Nie pomagało również to, że Nate, choć obdarzony niezwykłym talentem do wykrywania ogona i prowadzenia operacji w strefach zakazanych, był najmłodszy z czwórki oficerów nadzorujących sprawę Divi. i tym samym, wbrew tradycyjnej w CIA bezpośredniości, która miała się nijak do tego, że agencja ewoluowała z wojskowego OSS, Biura Służb Strategicznych, powinien siedzieć cicho i nie odzywać się niepytany. Wszyscy wiedzieli, że kocha się w Dominice i marzy, żeby zamieszkać z nią w domku z białym płotem. Rzecz w tym, że Diva była nabytkiem zbyt cennym, żeby z niej rezygnować Gable udzielił mu rady, jak zwykle otwarcie i szczerze Posłuchaj młody Zwerbowałeś się, bo miała dostęp do ważnych informacji Teraz może mieć dostęp do tych najważniejszych To ty ją wyjąłeś i zaprzągłeś do kieratu Dlatego od tej pory to ty będziesz ją prowadził Wszystko zależy od ciebie Znasz parę sztuczek, więc wykorzystaj je, żeby jak najdłużej żyła i pracowała. Zrób wszystko, co tylko możesz. I pamiętaj, ona jest informatorką, więc prowadź ją jak na zawodowca przystało, jasna? A teraz podciągnij gacie i przestań się kurwa mazać. Dominika wyniosła naczynia, wróciła na balkon i usiadła Neitowi na kolanach. Nie martw się, powiedziała. Raporty, które będę ci wysyłała, trafią w Moskwie na biurka setek ludzi Zginę w tłumie Poza tym to ja będę odpowiadała za badanie ewentualnych przecieków Zostanę rosyjskim Benfordem Nate potrząsnął głową jak pies Chcesz powiedzieć, że sypiam z drugim Benfordem? Złaś z moich kolan Ten obraz będzie mnie prześladował miesiącami, może nawet latami Dominika roześmiała się Raz na kwartał będę jeździła do Wiednia na odprawy z profesorem Ri. Joanna, moja jaskółka, też się tam przeprowadzi, żeby być bliżej niego i go uspokoić. Wynajmie mieszkanie, gdzie możemy się spotykać i na bieżąco omawiać sprawę. Ty będziesz mnie pouczał, a ja będę ci lat. Jak ty po angielsku? Że co? Chcesz mnie naprostowywać? Najd przyciągnął ją bliżej. Nie zapominaj, że to ja jestem tu prowadzącym. Ale w niektórych okolicznościach to ja przejmuję pałeczkę. Dominika zdjęła mu pod koszulek przez głowę. I tak, owszem, na pewno ją wyprostuję. Zręcznym ruchem rozwiązała troczki jego szortów, zadarła spódnicę i kręcąc biodrami umościła mu się na kolanach. Już? szepnęła. Wyprostowana? Wtoliła w piersi jego twarz i zaczęła poruszać się z cichym jękiem. Wyklinowy fotel, lichy i wyschnięty, rozpadł się nagle i wylądowali na wciąż ciepłej marmurowej podłodze koślawego balkonu. Spoglądając ponad tesalskimi równinami, obserwujący ich z odległego Olimpu bogowie, powiedzieliby pewnie, że to zły znak. Ze śmiechem przenieśli się na łóżko, on trzymając się za obolały łokieć. Dominika położyła mu głowę na ramieniu. Spędzili razem niewiele czasu. Mimo to pełna czułości, bliskość, jakiej nie doświadczyła podczas poprzednich spotkań, szybkich i niebezpiecznych, napawała ją szczęściem i błogim zadowoleniem. Może przyczyniło się do tego miedziane, egejskie słońce, słone powietrze. To, że mogła leżeć tuż obok niego, czuć zapach jego ciała, wonik licyni i obserwować hasające za oknem kolibry. Parsknął śmiechem, kiedy zrugawszy je po rosyjsku, zademonstrowała im poprawną technikę pobierania nektaru z kwiatowych słupków. W połowie demonstracji przestał się śmiać i zaczął gwałtownie poruszać biodrami. Nocny prom z Rodos włączył buczek, przesyłając im gratulacje. Zmierzch, całkowity bezruch. Lampa naftowa przyciągnęła wielką ćmę ze srebrzystymi skrzydłami w okrągłe plamy, świecące jak sobie oczy. Owad zanurkował jak bombowiec i zaczął krążyć wokół płomienia, rzucając na ścianę cienie wielkości nietoperza. Dominika oparła się na łokciu i Nate kazał jej powtórzyć harmonogram przyszłego spotkania w Wiedniu, łącznie z adresami głównych i awaryjnych punktów kontaktowych, hasłami rozpoznawczymi, odzywami, sygnałami bezpieczeństwa oraz instrukcjami dla Johany, która jako ich łączniczka miała odbierać przesyłki w przelocie. Wiedeńskie spotkanie było bardzo ważne, ponieważ chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o północno-koreańskim programie badań nuklearnych i sprawdzić, czy uda im się zidentyfikować amerykańskie źródło przecieku technologicznego. Wolałbym, żeby spotkał się z nim ktoś inny, nie rezygnował Nate. Na pewno macie u siebie kogoś, kto mówi po koreańsku i zna się na projektowaniu broni. Rozmawiamy o tym od dwóch dni, odrzekła Dominika. To co miałabym to robić? To nielogiczne. Już ci mówiłam. Tak będzie lepiej ze względów politycznych. Putin mnie awansuje. Na pewno cię nie awansuje, jeśli przez tę swoją obsesję na punkcie zemsty, ten głupi dżihad, wylądujesz na butyrkach z pętlą na szyi. Nie rozumiesz, że wszyscy cię teraz obserwują? Jesteś zbyt uparta, by zrozumieć, że 100 razy większą krzywdę zrobisz im, zostając szefową SWR i nie wychodząc z cienia. Poczuł, że Dominika sztywnieje. Wstała, narzuciła na nagie ciało bawełnianą sukienkę i zaczęła się pakować. Błyszczące oczy, rozdęte nozdrza. dobrze znał te objawy, gdzie ty się rzucił. Wjeżdżam jutro rano. Głupi dżihad? Krzyknęła. Obsesja? Tak o mnie myślisz, o tym co robię? Żopa. Mam siedzieć i z założonymi rękami patrzeć, jak nas okradają? Prędzej umrę. Wielki dzięki za... Pjedanust. Co ty mówisz? Nikt nie jest ci tak oddany jak ja. Chcę, żebyś przeżyła. Przeżyła poddając się i uciekając, poszła w Idę na autobus. Gwałtownym ruchem wepchnęła stopy do butów na płaskim obcasie i zarzuciła torbę na ramię. Nate wstał. Jest ciemno, choć oko wykol. Spadniesz ze skarpy. Wezmę latarkę. I jeszcze z niej. Krzyknęła. Zgiń, przepadnij. Trzesnęła drzwiami i wydeptaną przez kozy żywirową ścieżką ruszyła w dół zbocza. Nate naciągnął spodnie, włożył japonki, chwycił latarkę i pobiegł za nią. Cicho zapłakała, gdy wziął ją za rękę i poświecił im pod nogi. Stanęli na ciemnym przystanku pod drzewem oliwnym. Nawet na niego nie spojrzała. Z Ze zakrętu wyjechał w końcu spóźniony autobus 122. Gdy się zatrzymał i drzwi się otworzyły, Nate pomyślał... Że zaraz zobaczy Gable'a za kierownicą i Benforda, który siedząc w tylnym rzędzie będzie przyglądał mu się z dezaprobatą. Zadzwoń z Wiednia", rzucił. Potem drzwi zamknęły się z sykiem i autobus ruszył w kierunku Glifady, skąd Dominika chciała wrócić taksówką do ambasady. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo się zmieniła, pomyślał. Jest porywcza, zupełnie niemożliwa. Nie do opanowania jako agentka, i wkrótce wpadnie. Piękne spotkanie, nie ma co. Cudownie to załatwiłeś, jak prawdziwy Romeo. Cholera. Już słyszał Geibla: Moje gratulacje, młody, właśnie spadłeś na dno i zacząłeś kopać. Langley. Siedzieli w zagraconej sali konferencyjnej Benforda, małym dźwiękoszczelnym pomieszczeniu o wyłożonych szarą tkaniną ścianach. Na których w niepokojąco chronologicznym porządku wisiały oprawione w ramkę zdjęcia poprzednich szefów kontrwywiadu CIA. A wisiały dosłownie wszędzie, jak upiorne portrety męczenników w chrześcijańskich katakumbach. Te w kolorze sepis z lat 60. przedstawiały zapomnianych absolwentów elitarnych Uniwersytetów Ligi Bluszczowej w cienkich krawatach, kadencja prezydenta Kennedy'ego. Na tych wykonanych na kliszach kodachrą Uwieczniono dyrektorów z następnych dziesięcioleci: bezbarwnie uśmiechniętych szefów z hipsterskimi baczkami epoka Cartera, mężczyzn z wyrazem skruszonego wyrachowania na twarzach Nixon i wyzwolicieli świata o tysiącletnim spojrzeniu Reagan. Na końcu wisiały cyfrowe zdjęcia niespokojnie zdziwionych dyrektorów najmłodszego pokolenia Clinton i Bush. W ostatnim rzędzie umieszczono podobiznę przedstawiciela epoki współczesnej, który przeszedł ostatnio na emeryturę nieprawdopodobnie zarozumiałego gbura. Stojącą w sali amerykańską flagę złośliwie przesunięto, więc z tkaniny wyglądało tylko jedno oko, co sprawiało, że w pamięci podwładnych dyrektor zachował się jako jeszcze bardziej odrażający niż był w rzeczywistości. Na ścianach nie pozostał ani centymetr kwadratowy, miejsca dla przyszłych szefów. Jednak pogłoski o tym, że zamówiono już sufitowy fresk przedstawiający herubinkowatego Benforda z gołym zatkiem, malutkim łukiem i strzałą, jak dotąd się nie potwierdziły. Podobnie jak w pozostałych pomieszczeniach, w których urzędował, w sali konferencyjnej walały się papiery, papierki, jednorazowe kubki po kawie i pudełka po pączkach. W kącie stały zwinięte mapy, a rozdarte na środku ekran do wyświetlania filmów i slajdów sklejono taśmą. W drugi kąt rzucono dwa roztrzaskane monitory wraz ze skorupami kubka ozdobionego insygniami marynarki wojennej, bez wątpienia pocisku, który zniszczył co najmniej jeden z nich. Benford, Gable, Forsyth i Nash siedzieli na końcu stołu. Daleko od nich usiał Hersey, szef techniczny, który właśnie wszedł do sali z dwoma notesami. Dobrze zbudowany, wysoki i krzepki, wyglądał jak ktoś, kto powinien na prerii naprawiać ogrodzenie albo kastrować młode byki, zamiast siedzieć cały rok w laboratorium, preparując kwaśną mgłę rozpraszaną w nocy z niewidzialnych dronów nad północnokrańskimi dźwigami do przenoszenia rakiet nośnych, czy konstruując zrobione z semteksu zegarki z pulsometrem, które można zdetonować w Dubaju, nie ruszając się ze Stanów. Z wykształcenia inżynier Hersey wiedział wszystko o elektromagnetycznym dziale morskim i tolerował dziwaczne zachowanie Benforda. Poza tym lubił go Gable, nic więc dziwnego, że wprowadzono go we wszystkie sprawy, w tym sprawę Divy. W agencji był znany po prostu jako Hersey, tylko z nazwiska. Jedynie ci z najbliższego kręgu wiedzieli, że ma na imię Gale, choć nikomu tego nie zdradzali. Hersey rozejrzał się po zapuszczonej sali i kontemplując bałagan, przesunął palcem po blacie pokrytego okruszkami stołu. Myślałem, że Hindenburg roztrzaskał się w Lakehurst, powiedział. Ponieważ szydercze uwagi uchodziły mu zwykle na sucho, Benford tylko mrugnął i zaledwie jeden raz. Na drugim końcu stołu siedział, robiąc notatki, Lucius Westfall, nowy asystent Benforda, Specjalista od broni masowego rażenia przeniesiony z dyrektoriatu wywiadu do dyrektoriatu operacyjnego wraz z kilkunastoma innymi specjalistami w ramach polityki integrowania analityków DW z analitykami DO, co w większości przypadków przypominało swatanie córki pastora z klnącym jak szewc rybakiem. Westfall Blond włosy, pociągła twarz, nosił okulary, które zachodziły mgłą ilekroć odzywał się publicznie lub rozmawiał z ładną kobietą. Nie dość, że pracował z Benfordem, to musiał jeszcze nieustannie rozszyfrowywać żargon, jakim posługiwali się pracownicy operacyjnego. Żargon kompletnie niezrozumiały, zwłaszcza kiedy rozmawiali o stłuczkach, handlarzach, wisielcach, starych kurwach, kopciuchach. W rzutkach, norach, łowcach głów, skalpach, pralniach, królikach, sałacie, lewatywie, osobówkach 201, KO, rezerwach naturalnych, zrywaniu, zarywaniu, odrywaniu i milionie innych zagadek. Równie przerażające były nieustanne ataki Martiego Gable'a, który Westfall nie miał co do tego żadnych wątpliwości: musiał być kiedyś seryjnym mordercą z Kansas. Tylko dobrze notuj, Lucius, rzucił Gable z udawanym francuskim akcentem przekręcając jego imię. Szczególny sposób, w jaki pouczał nowicjuszy, plasował się gdzieś między tym, w jaki sierżant od musztry instruuje rekrutów i tym, w jaki jokej pogania konia na hipodromie. Co paradoksalne, jego też przeniesiono na siłę z dzikiego wydziału Afryki i, co nieprawdopodobne, awansowano na zastępcę szefa. Kondrowywiad CIA był dość upiornym wydziałem obsadzonym błyskotliwymi, zdziwaczałymi introwertykami lubiącymi pracować przy opuszczonych żaluzjach. Najlepiej po ciemku. Postronni obserwatorzy z branży nazywali go wyspą zepsutych zabawek. Benford potrzebował Gabela nie tyle jako zastępcy, ile jako kogoś, kto potrafi rozwiązywać delikatne zagraniczne kryzysy. Co Marty z fałszywą skromnością nazywał tłuczeniem talerzy. Diva też go uwielbiała, ponieważ potrafił ją uspokoić, kiedy wpadała w szał, a wpadała coraz częściej, ilekroć poruszali temat łączności, ryzyka i bezpieczeństwa. Benford rozpoczął naradę swoim znakiem rozpoznawczym, z którego słynął w Waszyngtonie, Londynie, Ottawie, Canberrze, Bonn, Paryżu, Rzymie i Tel Awiwie, a mianowicie rzucając na stół teczkę z aktami i zagajając. Kurwa Mać. Jeśli wierzyć, dziwie, jakiś pierdolony kutas sprzedaje tym chujom szczegóły budowy naszego działa elektromagnetycznego. Nasz, który właśnie wrócił z Aten, zerknął na leżącą przed nim kartkę. Dziś rano skontaktowała się z nami za pośrednictwem łączności krótkiego zasięgu SRAC-pieczka. Taki kryptonim SWR nadała temu północnemu Korańczykowi. Profesorowi Risu Youngowi. Pieczka. To po rosyjsku piec. Piec? mruknął Gable. Słownik zająłby mniej miejsca, nie zeżałby wszystkich pączków. Nate przesunął pudełko na stronę stołu. Częstuj się, kupiłem dla wszystkich. Pomyślałem, że dobrze będzie coś przegryźć. Marty otworzył pudełko. Wszystkie takie same? Nie ma z czekoladą ani z galaretką? Benford poprawił się na krześle. Możemy skupić się na problemie. Wygląda na to, że ktoś sprzedaje technologię elektromagnetycznego działa morskiego specjalistom z północnokoreańskiego programu nuklearnego. Forsight położył na stole kopię raportu DIWY. Jakim cudem! Agenci ich wywiadu nie umieją nawet zasznurować butów, potrafią tylko rozstrzeliwać spiskowców. Chce się powiedzieć, że mają w Stanach informatora? Wykluczone. Ktoś to jednak robi, zauważył Hersey. W przetłumaczonych z koreańskiego dokumentach, które przekazała nam Diwa, pojawia się amerykańska terminologia. Ścieżka przewodzenia, zjonizowany gaz, kompaktowa moc pulsacyjna itd. Sami by tego nie wymyślili. To na pewno Pekin, prorokował Gable. Daje głowę, że chiński wywiad skaptował jakiegoś laboranta, durnego pacyfistę, któremu marzy się transpacyficzna harmonia albo pryszczatego tego dubka z departamentu obrony, który zbiera na nową korwetę, albo zbrojmistrza z jakiejś fregaty, Kohasia z Kośno, laleczki z Szanghaju, który dba o jego działo, utrzymując je w stałej mocy pulsacyjnej. Westfall poruszył się nerwowo, co zwróciło uwagę Benforda, który wskazał go palcem i spytał: "Westfall, masz jakiś pogląd na ten temat?" Gable podsunął mu wdełko, co miało być zachętą do zabrania głosu. Pojaskol otworzył je i od razu zamknął, ponieważ było puste. Marty zjadł ostatnie dwa pączki. Nie sądzę, żeby Pekin chciał, aby Pjongjang miał bombę, odparł. Chińczycy myślą, że uda im się kontrolować północnych Koreańczyków racjonowaniem dostaw żywności i pomocy wojskowej. Podoba im się, że Zachód ciągle zgłasza się do nich z prośbą, żeby wpłynęli na ich zachowanie. Doskonale wiedzą, że kiedy tylko Pjongjang skonstruuje niezawodną, podkreślam, niezawodną głowicę jądrową i system przenoszenia, Pitbull zerwie się ze smyczy i zaatakuje. Ich też. Sprawdziłem. Czas lotu rakiety Rodong-1, która wystartuje z satelitarnej platformy startowej w Sohae i pokonawszy 800 km spadnie na plac Tinanmen, wynosi około 5 minut. Także członkowie Politbiura nie zdążą nawet dać sobie buzi na pożegnanie. Dlatego nie. Chiny nie chcą, żeby Korea Północna miała bombę. W sali zapadła cisza. Ten pacen nie był taki głupi. No nie. Jakbym usłyszał Ulisesa P. pigranta powiedział Gable. Więc kto twoim zdaniem prowadzi tego kreta? Westfall spojrzał na Neita. Tylko Diva może nam to powiedzieć. Ale jeśli się nie pośpieszy i Koreańczykom uda się wcisnąć do głowicy ten miniaturowy detonator, Igła kosmiczna w Seattle stanie się atomową strefą zero. Egejska fasolka szparagowa Nesha. Obcinamy końcówki strączków. Mieszamy utarty czosnek z pietruszką, kminkiem, miętą, pieprzem i solą. Dno rondla lub brytwanny wykładamy cienko pokrojoną cebulą. Przykrywamy warstwą przetartych pomidorów i fasolki i podlewamy obficie oliwą z oliwek. Układamy drugą warstwę cebuli, pomidorów, fasolki i przypraw i znów podlewamy oliwą. Dusimy na małym ogniu pod przykryciem aż fasolka zmięknie. Doprawiamy do smaku i dodajemy sok z cytryny. Podajemy na ciepło lub w temperaturze pokojowej. Rozdział czwarty. Wykradamy tajemnicę. Aleksander Larsson. Był pierwszym od 30 lat dyrektorem CIA z doświadczeniem operacyjnym. Objął to stanowisko z nominacji i awansu wzorem dawnych dyrektorów zbiora służb strategicznych, którzy kierowali agencją w latach 50. i 60., zanim wyrugował ich.